Zasiądę sobie, jeżeli pozwolicie. Witam wszystkich bardzo serdecznie i zebranych tutaj w sali Państwowej Szkoły Muzycznej w Opolu, jak i internautów, którzy nas oglądają. Będzie to rozmowa, pogawędka o moich doświadczeniach już paroletnich, spostrzeżeniach i radach, które myślę też te lata wygenerowały w stronę młodych ludzi, ale widzę też trochę pedagogów, więc jest mi bardzo miło, że również pedagodzy się pokwapili. Mam nadzieję, że też coś powiem takiego dla was, drodzy pedagodzy, co was zaciekawi. Pomyślałem sobie, jak widzicie na ekranie, tam się będą pojawiały zagadnienia rozmaite. Nazwałem tę pogawędkę Muzyk droga do siebie. Otóż zdanie droga do siebie, czy poszukiwanie siebie, próba odnalezienia siebie, to jest chyba najczęściej wypowiadane zdanie, które serwuję młodym ludziom, dlatego że zrozumiałem to nie od razu oczywiście. To jest istota bycia muzykiem. Nie jest istotą bycia muzykiem być jak ktoś, naśladowanie kogoś, bycie epigonem, próba bycia jak ktoś, tylko istotą jest, by być sobą, by znaleźć siebie, własny sposób postrzegania. Oczywiście nie dzieje się to w wieku 15 lat, tak jak niektórzy z was, tylko trochę później, ale na dobrą sprawę, jak kończycie szkołę, liceum, zdajecie maturę, idziecie na studia, to już jest ten moment, mając lat 19-20 plus, kiedy zaczynacie szukać siebie. I wtedy już nie powinniście się oglądać na innych. To nie chodzi o to, żeby nie słuchać innej muzyki czy innych wykonawców. To w ogóle nie o to chodzi. Tylko nawet słuchając innych wykonawców, czy w przypadku kompozytorów, utworów różnych kompozytorów, przetwarzacie, przefiltrowujecie to przez siebie i szukacie siebie. No i drugie zdanie powiązane z tym, dla każdego jest miejsce. To jak ktoś może pomyśleć, Boże, ile już było skrzypków, ilu już było pianistów, ilu już było kompozytorów, ilu wokalistów, to nie ma to znaczenia, ilu ich było. Dla was jest miejsce. Pamiętajcie, każdy jest inny, każdy jest odrębny i dla każdego jest przestrzeń, którą może wypełnić w muzyce. To jest sala Narodowego Forum Muzyki we Wrocławiu. Takie zdjęcie mi gdzieś tutaj wpadło niedawno w ręce, bo to zdjęcie przed moim koncertem. Przed koncertem nie tyle moim, co mojej orkiestry, która wówczas jubileuszowała. To było tuż po otwarciu Narodowego Forum Muzyki. I był to pierwszy koncert w tej sali z nagłośnieniem. Jak widzicie, takie słupki po bokach podwieszone, to są wielkie kolumny, które zawisły w tej sali po raz pierwszy w jej historii. No i tuż przed zebrana publiczność. Dlaczego to zdjęcie? No dlatego, że po pierwsze lubię na nie patrzeć, bo sobie wspominam bardzo, bardzo przyjemny koncert. Świetna publiczność wrocławska, która nas bardzo przyjemnie odebrała. Ale pomyślałem sobie, że to jest to, co dzisiaj opowiem, to będzie taka droga przejścia od pustego stolika, pustej kartki, którą często ma kompozytor przed sobą, do pełnej sali. Mniej więcej ta droga będzie teraz skrótowo, oczywiście w bardzo skondensowanej formie przeze mnie opisana. No i teraz niezależnie od tego, że jest tutaj może więcej instrumentalistów, też mówię do internautów, a mniej może piszących, to ja będę oczywiście mówił przez pryzmat siebie, człowieka, który głównie się para pisaniem nut. Czasami zasiadam do klawiatury, ale już coraz rzadziej, raczej się param pisaniem, ale to nie ma znaczenia, dlatego że te prawdy, które ja dzisiaj, o których opowiem, są uniwersalne. Absolutnie można je odnosić do grających, do śpiewających, a może nawet do innych dziedzin sztuki. Myślę, że bez problemu również. Wszystko zaczyna się od momentu, kiedy trzeba mieć jakiś pomysł. Siedzimy sobie nad tą pustą kartką i musimy jakieś idee złapać. Jak to wygląda w moim wypadku? No, to jest coś, co jest odwiecznym tematem niezrozumiałym. Coś się bierze z niczego. Jak to jest, że kartka jest pusta, a za 5 minut ona jest zapełniona? No nie wiadomo. Za 5 minut. Czasami za 5 dni. Czasami za 50 dni. To nie jest tak łatwo. To jest jakiś rodzaj magii, jakiś rodzaj czegoś, czego nie jesteśmy w stanie objąć naszym ludzkim mózgiem. Ktoś powie, że to jest natchnienie. Ktoś powie, że to jest rzetelna, nadludzka czasami praca, a nie natchnienie, że natchnienia nie ma. Krzysztof Penderecki, maestro Krzysztof Penderecki, nie lubił słowa natchnienie na przykład. Uważał, że wszystko się bierze z pracy tylko i wyłącznie. Trzeba tylko siebie zmuszać wręcz nawet do pracy i wtedy dopiero te pomysły się pojawią. A jak człowiek będzie chodził za natchnieniem, to może do końca życia chodzić i nic nie napisze. Także jest ten magiczny moment, że coś się bierze z niczego. Za każdym razem mnie to jakoś tak porywa i zastanawia, co to się dzieje. Szkicuję na tym swoim skrawku papieru albo na tablecie, bo już właściwie dzisiaj się operuje głównie elektroniką, myśl muzyczną jakąś, jedną, drugą, siódmą,
Są to krótkie myśli, parotaktowe, dwutaktowe, nawet jednotaktowe, które spełniają rolę myśli muzycznej, czyli to jest jakiś rodzaj, jakiś zalążek melodii, jakiś kontrapunkt, jakaś figura basowa, jakiś rytm zapisany na jakimś instrumencie perkusyjnym. Szkicuję, siedząc przed tą pustą kartką czy pustym tabletem, wszystko, co mi przychodzi do głowy. Wylewam z siebie po prostu spontaniczne pomysły, nie myśląc o tym, czy piszę utwór na orkiestrę symfoniczną, czy na big band, czy na chór. Przelewam to, co akurat w tej chwili mi przychodzi do głowy i szkicuję. Oddzielam kreskami kolejny szkic, kolejna jakaś myśl muzyczna. Zaczynam się zastanawiać w tym momencie wstępnym, jakie są elementy bazowe tego, co za chwilę będę próbował ubrać w większą całość. Zaczynam się zastanawiać, zaraz, to chyba jednak bardziej smyczki, to na nich się będzie opierał utwór, a może jednak nie, sekcja rytmiczna. Zaczynają się te filary powolutku stawiać tej budowli, której pięter jeszcze mamy sporo przed sobą, ale na razie stawiamy te pierwsze kolumny. Charakter utworu. Z tego już grania pierwszych szkiców wyłania nam się jakiś charakter utworu. Czy oczywiście, jeżeli siadamy do aranżacji, no to wiemy, że musimy znaleźć jakiś nowy obraz utworu, który już istnieje. Ale jeżeli piszemy zupełnie własny utwór, no to tutaj już się zaczyna nam jawić. Aha, bardziej będzie to forma koncertowa, bardziej będzie popisowa, nie, będzie bardziej transowa, czy bardziej nastrojowa. To już jest ten moment, kiedy jakoś ten charakter nam się kształtuje. No i emocje. Jedno z najważniejszych słów, które powinniście zapamiętać do końca życia. Nie ma muzyki bez emocji. Nie ma sztuki bez emocji. O tym się mało mówi. Nad czym trochę ubolewam, bo istotą jest nie to, żebyście zagrali perfekcyjnie daną frazę, żebyście się nie pomylili, tylko istotą jest to, czy przekazujecie emocje. Czy coś się z widzem dzieje pod wpływem waszej gry. Możecie zagrać niechlujnie nawet, pewno, że, no, może nie to słowo, nie niechlujnie, ale możecie zagrać niedokładnie, może wam się omsknąć jedna nuta, ale jeżeli będą emocje, to nadal to będzie dużo ważniejszy koncert niż perfekcyjnie zagrany koncert bez emocji. Arthur Rubinstein potrafił nie zagrać 15% nut, albo 20% czasami nawet, w trudnych preludiach chopinowskich na przykład. Ale ileż tam było emocji, jak się wraca nawet do tych nagrań sprzed wielu dekad już. Ileż tam było emocji. To jest najważniejszy element naszej pracy. My przekazujemy emocje. Przekazujemy emocje i to jest podstawowy temat. No i szukanie siebie, to o czym wspominałem na początku. Nawet siedząc przed jeszcze pustą albo mało wypełnioną kartką, ja już myślę o tym, że ja mam tam zawrzeć siebie. Nie Prokofiewa, nie Strawińskiego i nie Bartoka. Tylko siebie. No i te szkice mniej więcej tak wyglądają. Byście sobie zerknęli tam na ekran. To są takie, widzicie, że to wygląda jakby było opisane długopisem, ale to jest oczywiście elektroniczny długopis. Mam tylko taki szablon w postaci pięciolinii i szkicuję sobie jakieś fragmenty, kontrapunkty, melodie, jakieś figury basowe, jakieś akordy się tam pojawiają, jakieś komentarze, riff, jakiś riff mi przyszedł do głowy, medium, dopisek, że w tempie umiarkowanym. Skreślenia, jakieś metrum czasami, fermaty. To są bardzo luźne, jak widzicie, oddzielone kreskami, bo to są zupełnie niezależne myśli. Jakieś akordy, dynamika, forte fortissimo się pojawia. No tak wyglądają u mnie pierwsze szkice. No i zaczyna się etap rozwijania tych szkiców. Zbieramy, ja najczęściej po dwóch dniach, często po trzech, zbieram te szkice i przerzucam do komputera, bo po trzech dniach już nie wiem, co napisałem oczywiście, więc muszę je przenieść wtedy do jakiejś czystej formy. I następuje rozwijanie myśli. Wy, instrumentaliści, też tak naprawdę podchodzicie do tego bardzo podobnie. Dotykacie utworu po raz pierwszy, patrzycie, co to jest w ogóle za forma, jak długa, na czym polega, jak jest zbudowany utwór. I to jest dokładnie, tak naprawdę opowiadam sytuację, która się toczy również w waszym życiu ludzi, którzy grają, odtwarzają cudzą muzykę. Rozwijamy myśli wcześniej naszkicowane. Zbieramy te szkice wszystkie. Nadajemy pełniejszy kształt, fakturę. Czyli mamy te przed chwilą pokazywane przeze mnie luźne myśli, luźne jakieś pojedyncze frazy. Zaczynamy zastanawiać się, co można do tej frazy dopisać, żeby spełniało to rolę jakiegoś większej myśli muzycznej. Czyli jak mamy dwa takty, próbujemy zrobić z tego 16 taktów, 20 taktów. Jak mamy jakąś większą formę, jak mamy jakiś kontrapunkt, próbujemy dopisać może jeszcze jakiś trzeci głos albo czwarty głos, jeżeli myślimy formą polifoniczną, prawda? Nadajemy pełniejszy wyraz, żeby te nasze pojedyncze szkice nabrały większej myśli muzycznej, większej myśli, a czasami i faktury, jak już wspomniałem. Czyli już nadajemy troszkę wiedzy. Już ta budowla nam się zaczyna, jak to powiedział Arthur Honegger, francuski kompozytor, właśnie
lekko, najpierw rozmyta, gdzie się widzimy jako na widnokręgu, jakoś takie, jakieś takie zamczysko, nie wiadomo co to jest, a potem nagle zaczynamy dostrzegać pojedyncze elementy tej budowli. Okiennice, jakąś futrynę może. Na tym polega właśnie komponowanie i tworzenie, czyli z mglistego obrazu nam się zaczyna ten obraz robić coraz jaśniejszy, coraz bardziej klarowny. Budujemy formę, narrację, to jest oczywiście najtrudniejszy element w komponowaniu, mówią to wszyscy kompozytorzy, maestro Penderecki, Lutosławski, Górecki, wszyscy pewnie jakby tutaj stanęli, powiedzieli, że forma to jest najtrudniejszy element utworu, najtrudniejszy element komponowania. Dlatego, że napisanie melodii, kontrapunktów, jakichś pojedynczych, krótkich cząstek jest też trudne, ale na pewno dużo trudniejsze jest zapanowanie nad całą formą, żeby utwór trwający 5 minut miał swoje napięcia, żeby nas zatrzymywał w uwadze, nas w sensie słuchaczy. Czyli narracja cała, to jest bardzo trudny element i tego się kompozytorzy tak naprawdę całe życie uczą. Szukamy powiązań, ja przynajmniej staram się, bo lubię, jak w utworach są jakieś powiązania pomiędzy wstępem a zakończeniem, jakieś elementy się zahaczają od siebie, jakieś przestrzenie melodyczne, harmoniczne słyszę w drzewie, a potem one przechodzą do smyczków i na odwrót. Takie elementy lubię, dlatego że wtedy ten utwór staje się dla mnie bardziej zwarty, bardziej wymyślony. Jest to koncepcja dla mnie jaśniejsza, ale przez to też ciekawsza. No i notatki instrumentacyjne się zaczynają, czyli mamy już te szkice zebrane, dokładamy różne myśli i dopisujemy. Chcemy to zagrać w przyszłości na rożku angielskim, chcemy, żeby to zagrały kontrabasy, chcemy, żeby to zagrał, nie wiem, grankassa, żeby zagrała i tak dalej. Dopisujemy już pojedyncze informacje, jakie instrumenty słyszymy w finalnej wersji. No i przechodzimy do notacji. To jest temat oczywiście też bardzo szeroki. Jak słyszycie, ja mówię dosyć szybko i skondensowanie, bo dzisiaj nie mamy na to czasu. Ale to jest temat bardzo szeroki. Jak wiemy, mamy notację tradycyjną oczywiście i mamy notację współczesną. Czym się różnią? Ale zaczynamy od tego, że wybieramy sobie oprogramowanie i wy dzisiaj żyjecie w pięknym czasie, kiedy macie naprawdę wybór. Ja się wychowywałem jeszcze na etapie pisania oczywiście ręcznego. Mój profesor Zbigniew Rudziński, wykładowca, pedagog, profesor Uniwersytetu Muzycznego w Warszawie, całe życie pisał do śmierci ręcznie, nie używał komputerów i takich kompozytorów jest cała masa. No wy jesteście już pokoleniem cyfrowym i nie macie problemu z wyborem oprogramowania, jesteście sprawni bardzo pod względem technologicznym, więc to jest bardzo ważny wybór. Zastanawiacie się, który program wybrać, który program do nut wybrać i który program do wprowadzania informacji nutowych też wybrać, czyli DAW. To jest skrót, który rozszyfrowujemy jako Digital Audio Workstation, czyli taki rodzaj programu, który wprowadza informacje z klawiatury MIDI najczęściej do komputera, po to, żeby to w przyszłości odtworzyć, zagrać i tak dalej. To jest ważna decyzja i tutaj nie będę podsuwał żadnych sugestii, bo każdy musi, trochę tak jak ze słuchawkami czy z klawiaturą. Pianiści wiedzą doskonale, że nie ma jednej fantastycznej klawiatury. Każdy szuka czegoś innego. Ktoś szuka bardziej głębokiej klawiatury, ktoś szuka bardziej twardej klawiatury. Tak samo ze słuchawkami jest, tak samo jest z głośnikami i tak samo jest z programem nutowym. Każdy musi zasiąść, najlepiej wziąć sobie wersję trial tak zwaną, czyli próbną wersję na 7 dni i usiąść do Sibeliusa, do Finale, do Dorico, do tego, co jest w tej chwili na rynku i zobaczyć, który z programów nutowych wam odpowiada. Instrumentowanie przy wsparciu technologii. Bardzo wielu kompozytorów zasiada przed komputerem i odtwarza sobie na przykład waltornie, grając na klawiaturze brzmieniem waltorni właśnie i komponują przy użyciu tych brzmień. Ktoś może powiedzieć, że to jest jakieś takie uproszczenie sobie życia, że spłycenie może i tak dalej. W ogóle nie mam takich myśli i uważam, że należy z technologii korzystać dzisiaj jak najbardziej. Skoro mamy takie możliwości, żeby odtworzyć brzmienie nie oczywiście orkiestry symfonicznej, bo orkiestra symfoniczna jest nie do podrobienia, ale orkiestrę, którą można w warunkach domowych usłyszeć, to dlaczego tego nie robić? To nie jest żadne pójście na skróty, to jest samemu mi się zdarza czasami gdzieś posłuchać, chociaż wiem oczywiście, jak brzmi waltornia we wszystkich rejestrach, to czasami zdarza mi się gdzieś sprawdzić, czy to C dwukreśne to już będzie bardzo cienkie brzmienie, czy ono jeszcze na forte fortissimo będzie pełne blasku. I sobie spróbuję tak to C2 dotknąć na jakimś bardzo dobrym brzmieniu waltorni i mi to na przykład czasami rozjaśnia. Oczywiście nie musiałbym tego robić, ale dlaczego nie? Technologia nam daje te możliwości, więc pamiętajmy, że mamy takie możliwości dzisiaj. Każdy dźwięk jest jakiś. To jest bardzo ważne zdanie, które usłyszałem chyba od swojego profesora na jednych z pierwszych zajęć. Zresztą na wielu późniejszych spotkaniach profesor, kiedy patrzył w moje nuty, to zawsze pytał, a ta nuta jak ma być zagrana? No, ja mówię, no, normalnie. No.
Co znaczy normalnie? Cicho, głośno, krótko, długo, miękko? No bo tu nic nie napisałeś, więc możemy zagrać ją dowolnie. I to była taka cenna nauka, która mi towarzyszy do dziś i zawsze wszystkim o tym mówię, że każdy dźwięk jest jakiś. Czyli jak kompozytor pisze, a wy instrumentaliści w większości tutaj pewnie siedzący gracie, to myślicie, że każda nuta, jak was obudzą o trzeciej w nocy albo zatrzymają w utworze, to zagrałeś nutę E, a jak ją zagrałeś? Czy wiedziałeś, jak ją zagrać, czy nie wiedziałeś? Ma być cicho, głośno. Wynika z czegoś? Czy to jest element melodii? Czy to, co to jest w ogóle? Prawda? To jest coś, co czasami z niektórymi orkiestrami z nieudanym skutkiem robię. Na przykład zatrzymuję orkiestrę, mówię, proszę państwa, w jakiej tonacji jesteś? To znaczy... Każdy patrzy swoją linią, każdy gra partię pierwszych, drugich, altówek i tak dalej i nie myślimy globalnie, prawda? Nie myślimy, że jesteśmy w systemie dur, mol, a może w rozszerzonej tonalności, a może to w ogóle nie jest żadna tonacja. Myślmy o muzyce szeroko. Myślmy o tym, że to jest jakaś konstrukcja, jakiś zamysł. Nie myślmy wąsko, tylko i wyłącznie naszą działką, bo wtedy bardzo spłycamy muzykę. Ale oddalam się. Każdy dźwięk jest jakiś. Pamiętajcie, zwłaszcza ci, którzy z was próbują pisać, żeby każdy dźwięk, każdemu dźwiękowi nadać jakąś strukturę, formę. Krótko, długo, miękko, głośno, cicho. Te elementy niby podstawowe, niby wszyscy o tym wiemy, a co rusz, jak mam jakieś partytury do przeglądnięcia na warsztatach różnych, to młodzi ludzie bardzo często po prostu piszą białe nuty tak zwane i bez opisu. No to co się wówczas dzieje? Takie nuty lądują u muzyka i zawsze przedstawiam taki ważny przykład, który obrazuje, myślę. Jestem kompozytorem, wysyłam nuty, nie wiem, do Stanów Zjednoczonych i graje jakaś orkiestra i mnie nie ma na próbie. Jak oni nie zagrają te nuty? Na podstawie tego, co tu widzę, co napisałem. Zagrają tak, jak wymyśliłem te nuty, czy zagrają je inaczej może? Co zmienią, co dołożą, co będzie nie tak? No i tak naprawdę od tego, jak dokładny jest zapis nutowy, zależy, co się wydarzy tam po tej drugiej stronie oceanu. Czyli wszystkim piszącym taki przykład daję. Pisz tak, jakbyś chciał, żeby twoja muzyka była wykonana bez twojej obecności. Czyli nie ma nas na próbie, nie ma nas w studiu nagraniowym, nie ma nas przy muzykach. Nie możemy powiedzieć dyrygentowi, ej, głośniej, nie słychać fletów, nie ma nas. Musicie tak pisać nuty, żeby to było czytelne, żeby wszystkie ważne elementy, zresztą maestro Penderecki, którego będę przywoływał dzisiaj, mówił do wielu orkiestr właśnie w ten sposób. Proszę państwa, proszę nie kombinować, proszę nie dokładać zbędnej interpretacji do mojej muzyki, bo moja muzyka jest zapisana w nutach i proszę tylko odtworzyć to, co jest w nutach. Koniec. I jest mi to bardzo bliskie, dlatego że kompozytor po to zawiera te wszystkie informacje, czasami komentarze słowne też jakieś wyrazowe, to nie jest tak, że wyrazowych informacji nie ma i są niepotrzebne. Są, oczywiście. Ale wszystko jest w nutach tak naprawdę. I byleby tylko oczywiście odtworzyć te nuty dobrze i nadać element ludzki, ale o tym będę jeszcze za chwilę mówił. Nuty są dla ludzi. Cóż to za magiczne zdanie? No, otóż takie, że to nie są nuty dla programu komputerowego, który zagra wszystko. Jak się spotykam z młodymi ludźmi, to bardzo często odtwarzają swoje utwory z programów nutowych i to jest świetnie, to brzmi oczywiście. Bo to jest zagrane w tempie, szybko. Komputer nie musi wziąć oddechu, komputer nie musi się zmagać ze smyczkiem, z intonacją, ze zmęczeniem ręki i tak dalej. Świetnie to brzmi. I potem nagle ci sami kompozytorzy stają przed orkiestrą, jakby inny utwór. Dlaczego? No bo tu mamy żywych ludzi, a tu mamy komputer. No i teraz patrzymy na tę samą kartkę i mówię, co poszło nie tak. No, nie dałeś miejsca na oddech. Nie wymieniłeś pomiędzy dwoma muzykami. Partia jest za trudna dla jednego muzyka. Trzeba to rozdzielić na dwóch, a może nawet na trzech. I tak dalej, i tak dalej. Jestem świeżo po warsztatach właśnie z młodymi ludźmi głównie. No głównie to byli studenci pierwszego, drugiego roku, ale też najmłodsi mieli po 13-14 lat. I byli to instrumentaliści, wokaliści i kompozytorzy, co ciekawe. Kompozytorzy są bardzo poszkodowani, nie mają zbyt wielu okazji do tego, żeby odbywać warsztaty. Wszystko toczyło się nie tak daleko, bo w Europejskim Centrum Muzyki Krzysztofa Pendereckiego w Lusławicach, w miejscu absolutnie wzorcowym do warsztatów. Sale ćwiczeniówki, piękna sala kameralna i fantastyczna koncertowa, która pomieści 600 ponad osób na widowni. I ci młodzi ludzie, wszyscy tych różnych profesji, jak już wspomniałem, grający, śpiewający i piszący, połączyli się z taki jeden wielki tygiel. Byli to bardzo różni ludzie, od jazzmenów po sonorystów, czyli ludzie piszący współczesną muzykę, tak zwaną warszawsko-jesienną. I oni wszyscy się nagle ze sobą zderzyli. Kompozytorzy stawali przed orkiestrą
młodą orkiestrą, tak jak wspomniałem, no, młodzi ludzie, 18-19 średnia powiedzmy, stawali przed orkiestrą, niezależnie od tego, czy kiedykolwiek dyrygowali, czy kiedykolwiek mieli w ręku batutę, i musieli poprowadzić próbę. Dlaczego oni i dlaczego taki pomysł? Dlatego, że napisali te nuty. Jak napisali te nuty, to są najlepszymi ludźmi, żeby wydobyć z orkiestry to, co chcieli, prawda? To, co sobie wymyślili. I to wracam do tego, że nuty są dla ludzi. I to było to pierwsze zdarzenie, że oni wysyłali swoje nuty, czy tam rozdawali, po czym nagle się okazało, że coś brzmi inaczej, źle. Nie słychać czegoś, coś jest trudne, skrzypek się zmaga z czymś. I oni nagle widzą, aha, no tak, kartka przyjmie wszystko. A muzyk żywy ma swoje zmagania. I to po to była ta wiedza tak naprawdę. Niezależnie od tego, czy oni będą dyrygentami kiedyś w przyszłości, czy nie. Więc pamiętajmy, ci, którzy piszą, ci, którzy grają w pewnym sensie też, nuty są dla ludzi, nie dla komputera, nie dla jakichś istot, które zrobią nie wiadomo co, tylko te nuty mają odtworzyć ludzie. Mało tego, muszą to odtworzyć chętnie i najlepiej, jakby chcieli do tego wrócić. To są takie ważne założenia, o których trzeba myśleć, pisząc nuty. Partie naturalne dla danego instrumentu, w zależności oczywiście od założeń, bo są też założenia w wielu utworach muzyki współczesnej, żeby grać nienaturalnie dla danego instrumentu. Ale jako człowiek piszący zawsze zwracam na to uwagę, żeby pisać naturalnie tak, jak rzeczywiście instrumenty są stworzone. I kiedyś Mariusz Fazimielczarek, saksofonista wybitny, jazzowy, który zasiada w mojej orkiestrze już od wielu lat, powiedział, że taki komplement mi sprzedał, dla mnie bardzo cenny. Powiedział, że jak się słucha jakichś moich partytur, to jest wrażenie, że one są bardzo trudne, niektóre oczywiście. Że są jakieś karkołomne, trudne do zagrania. A potem patrzy w nuty i tu nic nie ma. I to naprawdę potraktowałem to jako wielki komplement, bo o to właśnie chodzi w pisaniu muzyki, żeby napisać rzeczywiście ciekawie, atrakcyjnie, też efektownie, jeżeli jest taki zamysł utworu oczywiście, jeżeli utwór ma jakiś charakter popisowy, ale jednocześnie, żeby to nie było karkołomne, żeby muzyk nie robił czegoś takiego. Ja obserwuję też często muzyków, jak rozdam nuty. Co się dzieje wtedy? Co? Ile tam? Dwa? Trzy? Ile to? Na ile to jest? Jak są już takie sytuacje, to znaczy, że to są raczej źle napisane nuty. A jeżeli jest sytuacja takiego, wiecie, Michał Dąbrówka ma coś takiego, że on tak skanuje nuty i tak. Dobra, gotowy. Nie? Oczywiście to jest zawodowiec, gra na perkusji 25 albo 30 lat i czyta nuty biegle, ale bardziej mówię o tym, co się w tych nutach dzieje, że piszemy dla ludzi. To jest naprawdę bardzo ważne i bierzcie sobie to do serca. Rytm. Tu bym mógł roztoczyć osobny wykład. Nie wiem, nie rozumiem, nie wiem dlaczego tak jest. Ktoś powie, że tradycja. Rytm jest w powijakach, delikatnie mówiąc, tutaj u nas, w Polsce. W ogóle w tej szerokości geograficznej. Traktujemy rytm po macoszemu, nie przykładamy do niego wagi. Uważamy, że jest jakimś elementem pobocznym często. Przykładamy wagę do dźwięku, do kantyleny, do pięknej melodii, do tego, żeby właśnie zagrać czysto, żeby zagrać frazowo ewentualnie. A rytm jest kompletnie zaniedbywany. Oczywiście celowo generalizuję, żeby trochę przyjaskrawić, ale tak rzeczywiście jest. A kiedy się to słyszy? Słyszy się to na przykład wówczas, kiedy się przyjdzie do orkiestry. Orkiestra dostaje ten sam rytm i każdy słyszy ten rytm inaczej. Jak mamy piony, no to nagle słyszymy, że nie ma żadnego pionu, prawda? Każdy gra inaczej. Ja nagle patrzę, naprawdę państwo macie wszyscy ten sam rytm? Tak. Jak to jest możliwe? No. Każdy czuje inaczej. Oczywiście ja nie mówię o rytmach ćwierćnuta, dwie ósemki, tylko mówię o rytmach na 5/4, mówię o rytmach, ale to też nawet niekoniecznie jest kwestia metrum. Kwestia jakichś akcentów, podziałów, które nie są typowo beethovenowskie, czyli klasyczne w swym wymiarze. I teraz, co można o tym więcej powiedzieć? No, trzeba ćwiczyć. Trzeba pracować nad rytmem. To jest niby w tej chwili tyczy się komponowania i żeby zwracać uwagę, ale tak naprawdę wy, instrumentaliście, musicie ćwiczyć nad rytmem, pracować bardzo wnikliwie. Dużo bardziej, według mnie, niż nad melodią. Co mamy jakby genetycznie w sobie. Trzeba pracować i to z metronomem. Bardzo poważnie trzeba pracować z metronomem, co jest też przez niektórych traktowane jako jakieś zło. Nie wiem dlaczego. Metronom jest bardzo dobrym narzędziem do pracy w tej wstępnej fazie oczywiście. No, nie mówię, żeby grać koncerty z metronomem, chociaż w przypadku orkiestry oczywiście stosuje, ale kiedy mamy rozwikłać trudny rytm, mówię o muzyce silnie zrytmizowanej, Bacewicz, Bartok, Strawiński, Ravel, rozmaite utwory, które rzeczywiście ten rytm mają poszarpany, trudny, jakiś markatowy utwór. Trzeba ćwiczyć wolno i z metronomem, dlatego że metronom nam rozjaśnia, jak to się mówi w nomenklaturze, no powiedzmy, że jazzowej, grid. Grid to jest siatka, prawda? Mamy siatkę
I te nuty wszystkie muszą w konkretną nitkę trafić. Prawda? Zdarza się mi zagrać jakiś utwór z orkiestrą i gramy całe nut. Cała nuta się toczy w takim tempie, powiedzmy. Raz, dwa, trzy, cztery. I potem się pojawiają szesnastki w tej orkiestrze. I orkiestra szesnastki gra w ten sposób. Da, 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 da. A dlaczego państwo tak szybko grają? No bo to są szesnastki. Ale w tym tempie szesnastki, ta, 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 to są szesnastki w tym tempie. Aha. Jest zdziwienie. Przejaskrawiam oczywiście znowu, bo to nie jest kwestia tego, że ja teraz mówię o orkiestrach zawodowych, bo wiadomo, że nie, bardziej mówię o orkiestrach warsztatowych, szkolnych i tak dalej. Żeby mieć świadomość tego, czym jest rytm, że szesnastki mogą być wolne, mimo że się kojarzą z szybkim tempem, że szesnastka to wynika, szybkość szesnastki wynika z tempa, które może być też wolne, w związku z tym szesnastka też będzie wolniejsza i tak dalej, i tak dalej. Więc rytm jest tematem szerokim, zaniedbanym i dlatego liczę na to, że wasze pokolenie, jestem dobrej myśli, dobrej nadziei, że wasze pokolenie już to znacząco zmienia. Z prostego powodu. Wy jesteście osłuchani. Macie dostęp do technologii, macie dostęp do streamingu, do morza muzyki różnej, nie tylko klasycznej, nie tylko poważnej, współczesnej, ale i jazzowej, i rozrywkowej i tak dalej. Gdzie mamy elementy rytmiczne rozmaicie rozłożone. Więc na pewno już jesteście dużo bardziej osłuchani. To teraz jeszcze, żeby to miało przełożenie na instrument. Żeby dokładnie to, co jest zapisane przez kompozytora, było przez was zagrane. To jeszcze jest ten element i uczulam tylko, żeby rytmu nie lekceważyć. Notacja tradycyjna kontra notacja współczesna. Wszystkich namawiam, niezależnie od tego, czy kochają muzykę współczesną, czy nie, by liznęli tematu notacji współczesnej. Kompozytorzy, którzy studiują, to już wiedzą, co to jest i oczywiście tych elementów notacji współczesnej, czy języków notacji współczesnej jest bardzo dużo. Tak naprawdę utwór na początku, bardzo wiele utworów muzyki współczesnej rozpoczyna się taką po prostu takim opisem precyzyjnym, co jaki symbol oznacza, bo każdy kompozytor ma trochę inne przyzwyczajenia. Notacja tradycyjna jest jasna, macie ją od początków szkoły, a współczesna już budzi jakąś grozę u niektórych, bo jak to tak grać? Najwyższe dźwięki, najszybciej jak się da, przez 5 sekund, to takie jakieś dziwne, trudne i tak dalej. Więc ważne jest to, bo żyjemy w świecie, gdzie muzyka współczesna nam towarzyszy, by parę partytur, parę głosów, parę utworów jednak sobie tygodniowo przyswajać i popatrzeć, jak jest coś zapisane, jak coś brzmi. A dlaczego tak brzmi? A dlaczego tak jest zapisane? I te wszystkie opisy kompozytorów, no bo w przypadku partytur współczesnych jest jednak dużo więcej opisów słownych, bo kompozytor musi precyzyjnie zapisać, jak dane puknięcie ma być wykonane na instrumencie. I nie lekceważmy tego, bo naprawdę muzyka współczesna, zwłaszcza połączona z notacją tradycyjną, czyli notacja współczesna z notacją tradycyjną, to jest rzeczywiście rzecz, która jeszcze się będzie przez wiele lat utrzymywała i będzie istotna. Proporcje poszczególnych planów, to jest temat też szeroki, ale taki, który można byłoby odnieść do różnych dziedzin, na przykład do reżyserii dźwięku chociażby. Słuchamy utworu, to się zastanawiamy, jakaś transmisja festiwalu leci, nie słyszymy tekstu. Dlaczego? No bo głos jest za cichy. Czyli proporcje głosu w stosunku do orkiestry są za ciche, za małe. Tak samo w orkiestrze. Jeżeli piszemy na orkiestrę, to mamy pewne elementy, które wypłyną nam naturalnie, albo pewne elementy, które nam się schowają. Dlaczego nam się schowają? Bo źle napisaliśmy. Nie, za niska dynamika, za słaba, za małe nasycenie brzmienia danej grupy. Więc to jest też ważny element w sytuacji, kiedy notujemy utwór. No i szeroki dział, o którym już poniekąd wspomniałem, mówiąc o metronomie, elektronika. To jest coś, co... To jest morze możliwości. Ja jak zaczynałem swoją pracę, mając lat 18, to oczywiście elektronika już funkcjonowała, ale nie było takich komputerów, zdecydowanie nie było takich bibliotek brzmieniowych, które wy macie dzisiaj. Tych możliwości było bardzo niewiele. Dzisiaj łączenie na przykład elektroniki z muzyką symfoniczną, czy z orkiestrą, czy z instrumentami akustycznymi, to jest po prostu morze możliwości. I bardzo namawiam do tego. A metronom to jest osobny element, który niechciany, podkreślam, przez niektórych. Niektórzy uważają, że to jest zabójca muzyki, a tymczasem metronom programuje człowiek przecież, prawda? Nie komputer. Komputer odtwarza metronom, ale metronom programuje człowiek. W związku z tym ja mogę zaprogramować metronom tak, że on będzie brzmiał, czy będzie nadawał na muzyce ludzkie brzmienie. On będzie przyspieszał, on będzie zwalniał, on będzie się ściszał, będzie się zgłaśniał. Nie ma problemu. Ja decyduję jako kompozytor, jako twórca, jak brzmi metronom. Niedawno się spotkałem z orkiestrą AUXO, fantastyczną, znaną wam zapewne.
i muzycy zagrali jakiś mój utwór, do metronomu grany. Nagrywaliśmy to w studiu i muzycy się odezwali po zagraniu. Oj, jaki muzyczny metronom. I coś, co dla kogoś jest zupełnym zaprzeczeniem. Jak metronom może być muzyczny? Otóż był muzyczny z prostego powodu. Tempo było zmienne. Rzeczywiście ten metronom lekko pływał. I ściszał się lub zgłaśniał stosownie do dynamiki utworu. Czyli muzyk nie musiał nagle grał cicho, a ten metronom go tam zagłuszał. Tylko ja już świadomie zaprogramowałem ten metronom w ten sposób. I zagrało się fantastycznie. I ten metronom był oczywiście odpowiednim brzmieniem też zagrany, bo metronom może być, wiecie, jak brzmienie cowbella, czyli taki ordynarny dźwięk krowiego dzwonka, jak to się mówi fachowo. Ale metronom to może być też coś takiego. I to też jest metronom, który bardzo cicho dochodzi do nas do słuchawek, prawda? I też słyszymy dokładnie, gdzie to jest. To nie musi być coś takiego. Może być też coś takiego. Więc staram się ten metronom zaprogramować, jeżeli go muszę użyć, inteligentnie, po prostu, stosownie do dynamiki. I tych brzmień najczęściej stosuję dwa brzmienia do głośnych, wyraźnie takich mocnych fragmentów tutti i do właśnie takich subtelnych, gdzie jest jakieś piano, pianissimo, gdzie smyczki muszą tylko słyszeć takie pyknięcie dosłownie. Po co ten metronom tak w ogóle? No, oczywiście po to. Z dwóch powodów go stosuję. Stosuję oczywiście w sytuacji, kiedy muszę połączyć z elektroniką. No nie ma innego, lepszego sposobu na połączenie elektroniki z instrumentami akustycznymi. Oczywiście, jeżeli używamy komputera, no bo możemy też postawić instrumentalistów, którzy z klawiaturami będą odtwarzali te wszystkie plamy elektroniczne. No ale jeżeli gramy na przykład z jakimiś rytmicznymi partiami, które są ściśle dopasowane do tempa, to musi być metronom. No, nikt nic lepszego nie wymyślił, więc to jest element, z którym się trzeba zderzyć, jeżeli ktoś myśli o muzyce na przykład filmowej, jeżeli ktoś myśli o połączeniu muzyki rockowej z orkiestrą symfoniczną, to zdecydowanie te elementy trzeba przyswoić. I ostatni element, czysto praktyczny. Ja od samego początku właśnie mojej przygody z orkiestrą pracowałem na planach telewizyjnych. A plany telewizyjne się tym charakteryzują, że ja mam muzyków mniej więcej rozsianych tak jak wy teraz, albo jeszcze nawet dużo dalej. Mało tego, nie jesteśmy w takim układzie filharmonicznym typowym, że ja jestem tu przed wami, tylko ja na przykład jestem z boku, przede mną jakiś filar scenograficzny, a flety tam oboje, a tam jeszcze tam smyczki, nie? Oczywiście nie aż tak drastycznie, ale mamy bardzo utrudnioną łączność i jeżeli my się nie widzimy, a jeszcze perkusista jest gdzieś schowany w jakimś rogu, bo hałasuje, w związku z tym go trzeba gdzieś tam upchnąć i jeszcze zamknąć w jakiejś budzie z plexi akustycznej, żeby go oddzielić, to w tym momencie muzycy pytają, a gdzie jest rytm? Czego my mamy słuchać w ogóle, prawda? I wtedy mają słuchać metronom. I to jest to rozwiązanie, które magicznie, kablami oczywiście, do wszystkich muzyków, bo wszyscy muzycy używają słuchawek, jednej słuchawki, po to, żeby drugie ucho kontrolowało intonację, jeżeli lewe jest odkryte, a prawe jest wypełnione słuchawką. I wtedy ten metronom precyzyjny dociera w tym samym czasie do każdego muzyka. To jest niby proste, banalne rozwiązanie, ale jednak nie przez wszystkich uświadomione. No i też oczywiście niełatwe technicznie, bo łatwo sobie wyobrazić, że trzeba zrobić całą skomplikowaną instalację, kable, rozłożenie słuchawek do wszystkich muzyków. I próba się toczy, bo cały czas mówiliśmy o tym, jak planujemy utwór przyszły. Co się dzieje na próbie? Wprowadzenie słowne. Zdarza się tak, że partytura wymaga takiego wytłumaczenia, na czym polega utwór i wtedy rzeczywiście warto to zrobić, ale może też nie wymaga i wtedy przystępujemy do grania. I tu następuje pierwsza weryfikacja tego, o czym mówiłem. Słychać wszystkie plany, które chciałem, żeby były słychać, żeby było słychać, nie słychać. Mają muzycy jakieś problemy z czymś, z jakimś elementem utworu, czy nie mają? Ja obserwuję bardzo często to pierwsze zderzenie z utworem, czy z aranżacją, z partyturą, z muzykami. Na co zwracają uwagę? Szturchają się, ej, popraw tu niedobra, a ta pauza jest nieczytelna, na czerwono. Dlaczego na czerwono tą pauzę zapisali? Aha, czyli może trochę inne grupowanie trzeba zastosować. Uczę się sam z nimi przy tym pierwszym zderzeniu z muzykami. Ćwiczę wymagające fragmenty. Znacie to z prób, czy z orkiestrą szkolną, czy z zespołami rozmaitymi kameralnymi. Ćwiczę się oczywiście najbardziej wymagające fragmenty. Dlaczego? No bo one zawiodą potem na koncercie, jeżeli nie będą wyćwiczone. To jest oczywiste. Kondycja. Muszę dbać o kondycję orkiestry, muzyków, dlatego że dla mnie istotne jest to, żeby oni w piątek o 19 byli w jak najlepszej formie, prawda? Czyli wtedy, kiedy gramy koncert.
a muszę tak rozlokować napięcia, żeby trębacz następnego dnia nie przyszedł i nie powiedział mi, że nie jest w stanie zagrać nuty, bo go zmasakrowałem, prawda? Jakąś próbą wczorajszą. Więc ja jako dyrygent nie tylko muszę myśleć o tym, jak przygotować utwór, tylko jak rozłożyć te napięcia, bo, podkreślę po raz kolejny, jesteście żywymi ludźmi. Nie jesteście programem nutowym, który odtwarza, tylko jesteście żywymi ludźmi. Czas. Nie wiem, czy wiecie, że dyrygent na próbie z orkiestrą oczywiście najczęściej ma batutę, a obok leży zegarek. I ten zegarek jest często dużo ważniejszy, dlatego że orkiestry profesjonalne o godzinie 9 czy 10, jak się rozpoczyna próba, oni nie rozkładają instrumentów, tylko oni są gotowi do pierwszego dźwięku. Ale o 13, jak się kończy próba, oni są równie ochoczo gotowi do wyjścia. I dyrygent musi to zweryfikować. Znaczy w tym sensie, że musi cały czas jakby panować nad czasem. I tutaj nie ma jakichś próśb wtedy, no przepraszam, proszę Państwa, ale może jeszcze do końca frazy. Po prostu orkiestra wychodzi i to nie jest odbierane jako jakiś rodzaj bezczelności, tylko tak jest poukładana praca w orkiestrze. No ktoś powie, to nie jest fabryka, dlaczego to tak ordynarnie zaraz, że od do. No otóż właśnie dlatego, żeby był porządek. I uważam, że tak powinno być. No ale teraz na mnie spoczywa ta trudność rozłożenia tych napięć, żeby przygotować utwór w krótkim czasie i jednocześnie, mam 10 minut, dobra, to ja zdążę jeszcze następny utwór, czy nie? Następnego dnie, to może chociaż wstęp, dobrze. Ale tam jest trudny wstęp dla blachy, nie, to inny utwór. Ja cały czas muszę myśleć nie tylko o samej muzyce, co o tym, ile mi zostało czasu. No to jest czasami karkołomne bardzo, ale niezbędne. To mówię teraz wam o abstrakcyjnych czasami problemach, ale z którymi się za chwilę będziecie zderzali jako muzycy orkiestrowi zapewne. Strona techniczna i technologiczna, mikrofony, słuchawki. To jest też element próby, bo mówimy w tej chwili cały czas o próbie. Czyli to, o czym wam przed chwilą wspomniałem. Rozłożenie kabli, rozłożenie mikrofonów. To się wszystko toczy oczywiście przed przyjściem muzyków. Jak przyjdą muzycy, to oni nagle patrzą, jest mnóstwo kabli. Aha, co my mamy z tym zrobić? Tu mają państwo słuchawki, wkładają słuchawki, mają mikrofony czasami przypięte do samych instrumentów. To też jest nowość dla wielu muzyków. Muszą się obchodzić odpowiednio z tym mikrofonowaniem. Nie można puknąć. Delikatne puknięcie albo dmuchnięcie w ten mikrofon to jest hałas na całą salę, prawda? To są te nowe rzeczy, których często w szkołach nie macie, bo też często się nie nagłaśniamy, bo i po co, jeżeli gramy w małych salach. Ale to też jest element próby, który u mnie się zdarza bardzo często. No i teraz reakcje muzyków, to o czym mówiłem. Patrzę na reakcje muzyków. Jakie są reakcje muzyków na dany utwór, na dany fragment? Czy jest właśnie rodzaj jakiejś radości, czy jest jakiś rodzaj zakłopotania, że coś jest dziwnie napisane, coś sprawia trudność. Łapię sobie te wszystkie reakcje i zapisuję. Takt 10, pan skrzypek ma kłopot i idę potem do pracowni i sprawdzam dlaczego. Co poszło nie tak, jeżeli rzeczywiście coś poszło nie tak, bo może być też równie dobrze po prostu zmaganie się z materią i ten skrzypek jutro przyjdzie już przygotowany i nie będzie problemu. Ale sprawdzam, czy to nie jest błąd po mojej stronie. Te reakcje muzyków są bardzo ważne. Czyli nie jesteśmy, wiecie, nie jesteśmy ludźmi myślącymi wyłącznie o sobie i wpatrzonymi w partyturę i nie interesują nas wszyscy wokół, tylko jednak obserwujemy. Bo orkiestra to jest zespół. Orkiestra to jest nasłuchiwanie. To jest bycie w zespole. I korekty. Wszystkie błędy, które wysłyszę, na bieżąco wprowadzam do partytury i od razu nie zostawiam tego na później. A dobra, pojadę na wakacje i tam potem jak wrócę z wakacji, to sobie poprawię. Nic nie będę pamiętał, nie będę na bieżąco. Teraz jestem w ferworze. Pamiętam każdą kropkę, każdy brak łuku, każdy brak dynamiki. Nanoszę to od razu na partyturę. Wtedy powstaje partytura, która jest możliwie najlepiej skonstruowana bezpośrednio po próbie. No i mamy koncert. Koncert, który jest tą wisienką na torcie. Wszystkim, zwłaszcza laikom, którzy nie są w tym zawodzie naszym pięknym, najpiękniejszym, tłumaczę, że koncert to jest właściwie już coś, co jest potwierdzeniem oczywiście naszych efektywności prób, jak tutaj napisałem w pierwszym zdaniu. Ale na dobrą sprawę najciekawsze rzeczy się dzieją na próbach. Tam się dzieje prawdziwa walka z materią, prawda? Tam się gada, przecież dużo. Ludzie też często myślą, że się nie gada na próbach. Postronni ludzie, nie muzycy. A my też tłumaczymy. Kiedyś był jakiś problem rytmiczny w jakimś mojej aranżacji, bo ja rzeczywiście czasami stwarzam jakieś problemy rytmiczne muzyką. No i tak się zaczynamy zastanawiać jakoś, jak to nazwać, jak to opisać. Czy to triola, ale to właściwie wchodzimy na drugą wartość trioli.
I Leszek Szczerba, wybitny saksofonista grający na co dzień z Grzegorzem Turnałem, z moją orkiestrą również, tak się odezwał. Mówi: Adam, nie nazywajmy tego. Poszedł śmiech oczywiście po orkiestrze, ale na dobrą sprawę to jest też bardzo, bardzo mądre zdanie, żeby nie nazywać wszystkiego słownie, bo muzyka to jest muzyka, prawda? Nie musimy wszystkiego nazywać słownie, że to i tu jest akcent na drugą. No widzimy, no mamy nuty, prawda? Ale tak trochę jest, że czasami język jest zbyt ubogi, żeby pewne rzeczy w muzyce opisać. Nuty to jeszcze nie jest dzieło. To wypowiedział chyba, o ile dobrze pamiętam, maestro Jerzy Maksymiuk, pokazując kartkę zapisaną gęstymi nutami i mówi tak, proszę Państwa, no, nie wiem, pokazał jakieś dzieło Stramińskiego, Ognisty ptak chyba, i mówi tak, to jeszcze nie jest dzieło. Dziełem się stanie wówczas, kiedy te nuty zostaną przefiltrowane przez wszystkich tych muzyków, którzy są ze mną na scenie. Przejdą przez ich wrażliwość, przez ich emocjonalność, przez ich doświadczenie i wrócą do widowni. Wtedy mówimy o dziele. Czyli samo dzieło, sam papier zapisany nutami, to jest jakiś zamysł oczywiście, ale dziełem się staje dużo później. I to jest bardzo mądre zdanie. Słucham, jestem częścią zespołu. Słucham ja, dyrygent, ale słuchacie wy, muzycy, prawda? Słuchamy. Jak jesteśmy w orkiestrze, jak jesteśmy w zespole, to nie jesteśmy sami. Jesteśmy solistami, nie jesteśmy tutaj tylko po to, żeby odtworzyć swoją partyjkę tutaj na pulpicie A4. Jesteśmy po to, żeby zagrać tę partię, bo ona coś stanowi, ona jest jakimś elementem dzieła, ale ja reaguję. O, tam się coś odezwało. O, fajne. Aha, czyli ja wchodzę dobrze. O, a może trochę ciszej jednak, bo trochę ciszej. I koncertmistrz uspokaja grupę smyczków na przykład, bo zobaczcie, tam jest obój. Słyszycie ten obój czy nie? No wyprzedzamy go wyraźnie przecież. Ostudźmy emocje. To jest orkiestra. Muzykujemy, współpracujemy, nasłuchujemy. Wszystko toczy się tu i teraz. To jest najpiękniejszy element też. Jeden z może. Najpiękniejszego nie wskażę. Wszystko toczy się tu i teraz. Zobaczcie, kiedy jest piękne. Żyjemy w epoce cyfrowej. Mówię do internautów, którzy być może będą mogli sobie to obejrzeć jeszcze później. Nagrywamy. No ale na dobrą sprawę koncert, nawet jeżeli jest streamingowany, to on się toczy tu i teraz. Aktorzy to przeżywają tak samo w teatrze, prawda? Jest spektakl i on się kończy o 22:00. I już jest przeszłością. On już zniknął. Ale ta magia przez te 2 czy 3 godziny się wydarzyła. I ona pozostaje już w naszych sercach, w naszych głowach, w naszych umysłach. To jest naprawdę, mimo tego, że możemy zarejestrować dzisiaj wszystko, to jednak zostaje w nas coś ważnego. I mówię o tym dlatego, żebyście nie bali się celebrować chwili. Żebyście się nie bali poczuć tej wyjątkowej atmosfery koncertu, muzykowania, tego właśnie nasłuchiwania innych ludzi. Bo o tym będziecie wspominali, jak będziecie starsi właśnie, o tych chwilach na scenie. Nie to, że można sobie to odtworzyć, bo jak odtworzycie, to już ma to trochę inną rangę. Ale jak dzieje się to i tu i teraz i patrzycie na siebie, jest widownia, która reaguje. To jest to najwspanialsze, co może być. Tak o aktorach wspomniałem, bo jak była jeszcze epoka przed, że tak powiem, cyfrowa, to Gustav Holoubek, no, sztuki wielu wybitnych aktorów, twórców. On akurat mi przyszedł do głowy, bo ostatnio widziałem jakiś dokument. To wydawać by się mogło, że ta wieloletnia ich kariera jest dzisiaj właściwie niezapisana nigdzie. Ludzie tylko piszą we wspomnieniach, że byli na sztuce, na wyzwoleniu, byli na jakiejś komedii. I to wszystko zostaje właściwie tylko w umyśle, prawda? Bo większość tych spektakli nie było zarejestrowanych. A tymczasem to jest właśnie najpiękniejsze, że coś zostaje tylko w nas. Tu i teraz. Muzyka po prostu jest. Nie wyjaśnię tego drobnego, czy drobnej części zdania, bo wyjaśni ją pewien mój wielki mistrz. You see, no matter how many times people tell you stories about what music means, forget them. Stories aren't what music means about at all. Music is never about anything. Music just is. To jest bardzo piękne, co powiedział Leonard Bernstein, młodziutki jeszcze wówczas, że by nie nadawać muzyce, jeżeli tego oczywiście kompozytor nie chce, jeżeli kompozytor napisał po prostu symfonię, po prostu koncert fortepianowy, po prostu jakąś tam sinfonietę, partitę, żeby nie nadawać treści pozamuzycznych. Znaczy, możecie oczywiście poczuć, słuchając jakiegoś utworu, że tam jest piękny wiatr, że tam pada deszczyk, że tam sarenka skacze przez jakieś trawy. Tylko, że
groźne jest to, że natychmiast wpadamy w takie spłycanie muzyki. Nadajemy jakąś treść pozamuzyczną dziełu, które powinno być niezależne, które powinno nas porywać po prostu tym, że jest. Prawda? I to jest też taka domena, oczywiście może nie nas, muzyków, bo traktuje nas wszystkich jako jedną rodzinę, tylko też często ludzi takich postronnych, którzy odbierają muzykę po prostu, podoba im się lub nie. Że tak za wszelką cenę chcą się dowiedzieć, czy to było o tym właśnie, czy tutaj była ta lawina spadła, czy jak się kiedyś analizowało dzieło Wojciecha Kilara, Kościelec 1909 o śmierci Mieczysława Karłowicza. O, to lawina poszła! To było najważniejsze, że w muzyce w tej sekundzie poszła lawina. A czy w ogóle o to chodziło? Może w ogóle o to nie chodziło. Kompozytor wcale może nie chciał, żeby w ten sposób odbierać muzykę. Jeszcze inny przykład mi przyszedł do głowy. Trzecia symfonia Witolda Lutosławskiego, napisana w 1983 roku. Piękny utwór, współczesny, ale zjawiskowy, uchodzący za jeden z najdoskonalszych w jego drodze muzycznej. To był utwór napisany w specyficznym czasie. Nie pamiętacie tych czasów? To były czasy solidarnościowe, czyli walki o wolność Polski, żeby wyjść w końcu z radością w 89 rok, ale długo to nam zajęło. Więc to były czasy wolnościowe, solidarnościowe. I wszyscy krytycy, jak jeden, i w Polsce, i ze świata, przypisali tej symfonii charakter wolnościowy, solidarnościowy. Że tu kompozytor taki apel wystosował. No bo ona była emocjonalną symfonią. Jak na muzykę współczesną, dużo emocji w niej było rzeczywiście. Taka nasycona bardzo. A tymczasem Witold Lutosławski z wrodzonym sobie wdziękiem dżentelmeńskim, bo to był niezwykłej klasy mężczyzna, powiedział: jeżeli państwo tak odczuwają, że to jest symfonia solidarnościowa, to jest mi bardzo miło, ale ja nawet przez moment o tym w ten sposób nie myślałem. I to dało do myślenia, mam nadzieję, wielu ludziom, jak możemy fałszywie czasami interpretować jakby schematycznie podchodzić do muzyki. A dlaczego tego nie robić? Dlaczego zalecam, by tego nie robić? Żeby dać muzyce pooddychać. Dać jej wolność, dać jej niezależność. Nie musimy wszystkiego wyjaśniać w nasz prosty, często ludzki, taki banalny sposób, że deszczyk lub wiatr. To nie jest, naprawdę to nie jest niezbędne. Niech ta muzyka sobie płynie. Każdy z nas odbierze ją inaczej. Reakcje słuchaczy. No, koncert to i słuchacze. Koncert to i reakcje słuchaczy. Oczywiście przyglądam się czasami. Jest to na pewno ważne dla każdego, i dla was grających, i dla kompozytora, żeby reakcje jakieś pozytywne oczywiście zauważyć. Czy to ma znaczenie jakieś szczególne dla mnie? Mówiąc szczerze, po paru latach chyba nie do końca. Jeżeli ja jestem przekonany, że ja napisałem utwór tak, jak chciałem, to nawet jeżeli reakcje będą niechciane, jakiś krytyk napisze jakąś krytyczną opinię, mówiąc szczerze, nie przejmuję się tym. Nie dlatego, że go lekceważę, tylko dlatego, że ja wiem, że ja zrobiłem swoją pracę tak, jak chciałem. Jeżeli ja bym był niepewny swojej pracy, no to wtedy bym się zaczął zastanawiać, aha, no tak, miał rację. Forma nieudana, poszarpany utwór, warsztatowo też mogło być lepiej. Ale jeżeli ja zrobiłem wszystko tak, jak chciałem, to opinie innych, mówiąc szczerze, mnie nie wyprowadzą z równowagi. Ja je sobie zbiorę. I oczywiście nauczą mnie czegoś, prawda? Że ktoś tak odebrał. A propos reakcji słuchaczy, to jest bardzo ciekawe. Na przykład, że słuchacz, siedzi dwóch słuchaczy i słuchają tego samego utworu. I może być tak dzisiaj. To się zwłaszcza tyczy muzyki współczesnej, ale nie tylko. Zależy oczywiście od tego, kim są ci słuchacze, co przeżyli, jaką mają wrażliwość. I jeden słuchacz powie, że miał ciarki i jest totalnie wzruszony i przeżył najpiękniejsze 2 godziny życia, a drugi powie, że przeżył pogrzeb i się wynudził i po prostu chciał wyjść. I oni słuchali tego samego utworu. I co? Ktoś ma rację? Ten czy drugi? Obaj mają rację. No to jest najpiękniejsze w sztuce i w muzyce. Każdy odbiera muzykę inaczej. I nie ma sensu walczyć i spierać się, który miał rację. Obaj mieli rację. Pamiętajcie o tym. No i droga do siebie. To już takie podsumowanie trochę, bo właściwie tu by się mógł wykład skończyć, bo doszliśmy już do koncertu. Brawa, ukłoniliśmy się. Ale pomyślałem sobie, że się trochę jeszcze powymądrzam na koniec. Oczywiście szykujcie pytania, bo liczę, że też pewnie jakieś trochę pytań wam się po drodze pojawiło. Tu jest w tej chwili taki krótki fragment, krótki czy długi, zobaczymy, ale w którym trochę rad pozwolę sobie wypowiedzieć. W związku z tym, o czym powiedzieliśmy tutaj, teraz. Mam nadzieję, że będą cenne i zacznę od tego, żebyście ufali własnemu instynktowi. Własnemu, nie czyjemuś, tylko własnemu. Jeżeli kompozytor pisze jakiś swój utwór, to najczęściej pierwsze myśli są tymi czystymi, instynktownymi
myślami i one są często najbardziej trafione, takie wypływające z nas. A potem się zaczyna często kombinowanie, jakiś rodzaj zastanawiania, a jak zareaguje ktoś i tak dalej. Już zaczynamy wpadać w jakieś konwenanse. O, to jest to słowo, którego w odniesieniu do sztuki nie lubię bardzo. Nie lubię słowa konwenanse i nie lubię zwrotu nie wypada. Nie wypada przyjść na koncert w krótkich spodenkach i tu się zgodzę, czy tam w podkolanówkach, nie wiem, w sandałach, nie, jak zwał, no nieważne, już, bo się zatopię w jakieś modowe. Nie wypada, bo dla mnie strój elegancki ludzi na scenie i widowni to jest jakiś rodzaj okazania szacunku sobie wzajemnego. Ale nie używam zwrotu nie wypada w sztuce, że nie wypada tak napisać. Nie wypada panu tak napisać takiego utworu. Co znaczy nie wypada? Nie ma czegoś takiego, jesteśmy wolni. Jak czujemy, że chcemy tak napisać, to nie patrzymy na nikogo z boku, że ktoś nam coś podsuwa, że nie wypada. Jeżeli to jest moje, wypada mi wszystko. Polubcie sinusoidę, taki zwrot. Trzeba zrozumieć jedno. Patrzymy często na ludzi sukcesu. Myślimy sobie Christian Zimmerman, prawda? Anne-Sophie Mutter. Wielcy ludzie. I czy tam nie ma tego? Oczywiście, że jest. Czy nie ma słabszych dni? Oczywiście, że są. Czy nie ma gorszych nagrań, gorszych koncertów? Oczywiście, że są. Nie ma czegoś takiego, że ktoś ma ciągłą linię na samej górze i jest mistrzem świata przez całe swoje życie. Nie ma czegoś takiego. Gorzej mają, paradoksalnie, gorzej mają ci, którzy się rzeczywiście tam pojawią na samej górze. Bo potem prędzej czy później będzie to. Nie ma czegoś takiego. Więc o tyle gorzej, że będą się musieli zmagać ze spadkiem jakimś. Ale potem za chwilę może będzie znowu góra. Zawsze jest to w tym zawodzie. Niezależnie od tego, czy jestem muzykiem, instrumentalistą, wokalistą, czy kompozytorem, czy dyrygentem. Nie ma równej linii. I trzeba to polubić. Nie załamywać się, nie myśleć o tym, o Jezus, gorszy moment, gorszy czas, nie mam pomysłu. Spoko. Za chwilę będziesz miał pomysł. Tylko pracuj, tylko nie odpuszczaj. Bo to najgorsze, co się wtedy robi, to się właśnie wykonuje w tył zwrot. I nie nadaje się, nie ma sensu. Zawsze jest to. Lepiej to polubić, naprawdę, bo to jest element nieodłączny naszej pracy. Dostrzegajcie rutynę. To jest może w waszym wieku trochę trudne. Patrzę na 17-latków, tam 15-latków. No bo co to jest rutyna? Rutyna to jest zjadanie własnego ogona. Czyli coś mi przychodzi łatwo. Coś mi przychodzi tak, ojej, a to zrobię to tam, banał. Jeżeli taki element zauważycie w swojej pracy muzycznej, to jest niebezpiecznie. Zawsze musi być element wyzwania. Zawsze czegoś, z czym się trzeba zmierzyć. Zmagać naprawdę. A, to łatwe. A, to takie tam banalne. Zaczynacie wpadać w pewną łatwość. Czujecie się bardzo dobrze ze sobą. I zaczyna być rodzaj właśnie spadania w dół. Bo rutyna to jest równia pochyła. Rutyna powoduje, że ludzie spadają bardzo nisko. Już się często nie podnoszą. Nie wpadajmy w rutynę. Nie podejmujmy się zadań, które są dla nas zbyt łatwe. Zbyt banalne. Nie wymagają nic od nas. Wręcz przeciwnie, wychodźmy ze strefy komfortu. Bierzmy zadania czasami nawet na wyrost. Bez przesady oczywiście, no nie takie, żeby się sobie zupełnie z nimi nie poradzić, ale takie, które są dla nas wyzwaniem. O tym trzeba pamiętać. Każdy koncert, każdy egzamin, każdy nowy utwór powinien być wyzwaniem. Jeżeli nie czujemy wyzwania, to jest to ślepa uliczka. Grajcie, piszcie taką muzykę, jakiej chcielibyście zaznawać. Piękne zdanie chyba za Witoldem Lutosławskim tutaj przytoczone. Pytany Witold Lutosławski o to, dla kogo pisze swoją muzykę, powiedział: mam trochę kłopot, bo ja nie myślę za dużo o widowni, ale mówiąc szczerze, to chciałbym, żeby tam gdzieś tam na tych fotelach był przynajmniej jeden człowiek podobny do mnie. Czyli podobnie odczuwający, podobnie myślący, odbierający. Może taki, który przeczytał te same książki albo słucha tej samej muzyki, jakkolwiek. Podobni ludzie. I w ten sposób myślcie, jak się boicie publiczności, że nagle trzeba wyjść. Boże, kochane, nieznani ludzie. To myślcie sobie, że tam na pewno jest ktoś podobny do was. I nawet jeżeli to będzie jedna osoba, to warto dla niej zrobić wielki wysiłek i pokazać się od jak najlepszej strony. Nie przejmujcie się modami. To jest jeden z większych koszmarów. Mody i trendy i te wszystkie rzeczy. W muzyce oczywiście, bo ja nie mam nic przeciwko modzie, jeżeli chodzi o odzież. Niech to się toczy, to się od zawsze toczyło i będzie się toczyło, ale niespecjalnie przepadam za modami w sztuce.
Dlatego, że ona generuje jakieś takie działania, jakieś takie ciśnienia, coś jest modne, coś jest nowoczesne, coś jest nienowoczesne. Ten sam Lutosławski powiedział, że nic nie starzeje się tak szybko jak nowość. Bardzo ładne zdanie, prawda? Że my chcemy coś nowoczesnego zrobić. Napisz nowoczesny utwór, a takie starocie piszesz. Nowoczesny utwór. A co to jest nowoczesny utwór? On dzisiaj jest nowoczesny, a jutro już jest stary. A to, że dzisiaj wielcy kompozytorzy, Paweł Mikietyn na przykład, sięga do baroku. To co, pisze nowocześnie czy pisze staro, skoro barok? Trzeba pisać tak, jak się czuje i grać tak, jak się czuje, a nie myśleć o tym, czy coś jest modne, czy niemodne. To jest naprawdę... Mody są na krótki czas. Wracam do tych sinusoid. To jest wszystko na krótki czas. Moda jest dzisiaj i jutro jej nie ma. A swoją drogą orkiestra symfoniczna to jest piękna rzecz, która przetrwała wszystkie mody. Zauważcie. Orkiestra symfoniczna w takim składzie, jaki ją znamy dzisiaj, przecież trwa od czasów Beethovena, prawda? 200 lat. A tymczasem były po drodze mody na jazz, na rock and rolla, na elektronikę, na minimal. Mnóstwo tych mod było, prawda? Orkiestra symfoniczna właściwie jest cały czas modna. Cały czas niezmiennie modna. To też pokazuje doskonałość tego organizmu. Nie porównujcie się z innymi. Nie warto. Znaczy, to jest naturalne oczywiście. A, napisał fajnie. A, świetnie zagrał. No, jest lepszy ode mnie. Jakie to ma znaczenie? Ty jesteś inny. Po prostu. Każdy jest inny. Nie porównujcie. Raczej się skupcie na tym, żeby znaleźć w sobie to, co chcecie przekazać, niż to, żeby... No i to ja jeszcze długa droga. No długa droga. Może on się zaczął wcześniej uczyć. Może jest inny. Może się szybciej uczy. Może ma inny temperament. No każdy jest inny. Ale to nie znaczy, że wy jesteście w jakimś sensie, nie wiem, na jakiejś bocznicy. Nie, absolutnie nie. Nie porównujcie się z innymi. Nie warto. Starajcie się zawsze maksymalnie wykorzystywać swój potencjał. To jest taki niby banał, ale warto o nim zawsze mówić. Czyli wracam do tej rutyny. Piszesz na maksimum swoich możliwości. Czasami trzeba nie dospać, czasami trzeba coś nie dojeść, trudno. Ale wycisnąłem z siebie wszystko. Czyli jak skończę jakiś utwór, napisałem utwór, zagraliście koncert, egzamin, skończył się rok szkolny, żebym nie miał poczucia, że już gdzieś czegoś nie dopełniłem. Zawsze oczywiście można lepiej, taki jest człowiek, ale żebyście nie mieli do siebie pretensji, że nie wykorzystaliście swojego potencjału. Trzeba maksymalnie z siebie wyciskać. Nie ma utworów, koncertów, nagrań mniej ważnych. To też jest takie bardzo ludzkie, co tutaj z tego zdania przebija. Bo tak sobie myślimy, a to taki tam koncercik. Nie ma taki tam koncercik. Nie ma koncerciku dla mniej ważnej publiczności i dla bardziej ważnej publiczności. Każdy koncert jest ważny. I każdy koncert gracie tak, jak był waszym ostatnim. To próbuję sobie przypomnieć, kto to zdanie wymyślił. Steve Jobs chyba mówił, że żyj tak, jakby ten dzień był ostatnim twoim. To dokładnie jest trochę tak z nami. Najważniejszy jest... Jaki jest dla pana najważniejszy utwór? Mówi chyba do Lutosławskiego też. No, ten, na którym pracuję teraz. A nie ten sukces tam trzeciej symfonii? Nie. Ten, na którym teraz pracuję. Dokładnie tak samo z wami grającymi. Ten koncert, nad którym teraz pracujecie, jest najważniejszy w waszym życiu. Nie dokonujcie gradacji na ważniejsze, na mniej ważne. Słuchajcie jak najwięcej muzyki, która na was oddziałuje. Nie traćcie czasu na muzykę niechcianą. Przypomniałem się Wisława Szymborska, która kiedyś na łamach jakiejś gazety pisała o książkach, o złych książkach. Miała taki cały cykl. Czy poświęcała czas na czytanie złych książek, naprawdę takich złych. I opisywała je potem w artykułach. Miała jakąś taką potrzebę zaznajomienia się z taką właśnie kulturą bardzo niską i to był pewnie jakiś element inspiracji dla niej. To nie mówię o tym, przyszedł mi po prostu do głowy ten przykład, ale wiecie, jesteście młodzi, ja już ciut mniej, ale tym bardziej ja staram się nie tracić czasu na słuchanie muzyki, która mi się nie podoba. Po co słuchać czegoś, co tylko po to, żeby poznać? To nie, to można oczywiście, ale przede wszystkim wyłapujcie z eteru, z nagrań, chodźcie na koncerty, na muzykę, która was naprawdę coś z wami robi. Czyli coś z wami oddziałuje na was po prostu. I tej słuchajcie jak najwięcej. A cała reszta przy okazji. Oczywiście poznawczo można. Piszecie pracę na temat jakiejś muzyki. To oczywiście trzeba posłuchać. Ale nie traćcie czasu na coś niechcianego, bo to szkoda życia, szkoda czasu. Ten czas paradoksalnie się potem kurczy. Więc teraz jesteście młodzi, a potem będzie już coraz mniej czasu. Kiedy piszecie, ćwiczycie, nagrywacie, wsłuchujcie się przede wszystkim w siebie. To chyba jasne, bo to już mówiłem. Cały czas my. Ale to nie jest egoizm. Nie. To jest
Samoświadomość, rozwój. Słuchajcie siebie. To, że wam ktoś z boku powie, a lepiej, tu gorzej, tu szybciej, a tak słabo jakoś ten, to ty sobie sam odpowiedz na pytanie. To jest trudne. Nie wierzę, że to nie jest trudne. Kompozytor, jak siedzi nad utworem, zmaga się sam ze sobą, wyłącznie. Może pokazać córce, synowi, żonie, profesorowi swój utwór i powie, każdy coś powie. Ale to ja mam odpowiedzieć na wszystkie pytania z tym utworem związane. Pielęgnujcie swoje odrębności. Jesteśmy w szkole i teraz to jest trochę niebezpieczne zdanie może. Ale też nie wiem. Dlatego, że każdy jest inny, już to mówiłem, prawda? Każdy ma swoje cechy, każdy ma swój koloryt. I w moim odczuciu, ja już nie jestem w szkole, najważniejsze, na co potem zwracam uwagę, na przykład zapraszając muzyków do swojej orkiestry, są odrębności tego muzyka. Ja po to mam Leszka Szczerbę, bo gra wybitnie na saksofonie sopranowym, fantastycznie improwizuje i jest cudownym facetem we współpracy. Jest bezkonfliktowy i ma taki charakter tego sopranu, swojego saksofonowego, że ja wiem, że to jest on, zawsze go rozpoznam. Czyli odrębność pewna Leszka wyszła i ona na mnie zadziałała. Co z tego, że będziecie tacy jak inni? Nie odróżnicie się od masy. Musicie pielęgnować te swoje odrębności, mało tego, polubić je, bo często się zdarza u muzyków, ja wiem, z czego to wynika oczywiście, z wrażliwości najczęściej. Ktoś wie, że ma jakieś cechy. Na przykład, no nie wiem, uwielbia grać Prokofiewa i wali w tę klawiaturę, bardzo rytmicznie, świetnie, no ale... No ileż można tego Prokofiewa? No to już omija tego Prokofiewa i zaczyna w jakąś kantylenę wpadać, zaczyna jakieś emprompti Chopina i nie wychodzi emprompti jedno, drugie, trzecie. Dlatego, że on jest bardziej prokofiewowski. A dlaczego unika tego Prokofiewa? No bo już go tyle razy grał, no już taki jest ten... To jest jego świat. Niech nie zapomina o Prokofiewie, bo w tym się czuje jak ryba w wodzie i to jest jego odczuwanie. Byleby te odrębności wyłapać, prawda? To nie jest takie proste, żeby siebie prześwietlić, ale jeżeli ktoś się w czymś lubuje, w czymś się dobrze czuje, to trzeba pielęgnować. Nie zarzucać, poznawać nowe światy, tak? Ale to jest mój świat, to jest mój świat. Ja się w tym Prokofiewie najlepiej czuję. Nie zarzucajmy tego. Wychodźcie ze strefy komfortu. Padło już to zdanie dzisiaj. Wszyscy wychodźcie, pedagodzy też wychodźcie. Wyzwania. Idziemy po nowe, zawsze idziemy po nowe. Nie stoimy w miejscu, nie czujemy się dobrze, a własny tutaj kocyk, coś. Wychodzimy. Nie starajcie się być za wszelką cenę pierwsi. Też jest ważne zdanie. My się nie ścigamy, to nie jest sport. Nie lubię bardzo i też przestrzegam zawsze przed terminologią sportową, dlatego też nie lubię konkursów do końca. No ale nikt nie wymyśli mi niczego lepszego, jednak wiemy to dobrze, że konkursy artystyczne są piękną trampoliną do późniejszej kariery. Wiedzą to również też pedagodzy, którzy tu przyjechali do was. Agata Szymczewska to wie bardzo dobrze przecież. Czy Marzena Diakun, moje krajanki zresztą, z Koszalina. Nikt nie wymyśli niczego lepszego, ale co to znaczy, a propos wracam do tego widza na koncercie, że jeden odebrał to tak, a drugi to tak odebrał. Nie ma kategorii lepszy, gorszy utwór. Inny utwór. No nie ma czegoś takiego, że... Wiecie, w sporcie jest prosta sytuacja. Przybiegł biegacz 2 sekundy wcześniej i wygrał. A w muzyce jest coś takiego? No nie ma. No, jak wygrał? Inaczej zagrał po prostu. A czy lepiej, czy gorzej? To już jest wrażeniowe. I bardzo jest to subtelne, więc delikatnie trzeba z tą sferą obcować i nie ścigać się. Naprawdę, muzyka to nie jest miejsce na ściganie. I nie myślcie o zaskakiwaniu słuchacza. Próbujcie zaskoczyć siebie. Jakby mnie ktoś zapytał, co jest dla mnie najważniejsze, czy jedną z najważniejszych cech przy właśnie kolejnej kreacji, przygotowywaniu się, to żebym ja poczuł, że ja siebie zaskoczyłem czymś. Wtedy się czuję najlepiej. To, że mi ktoś powie, ale aranż, ale świetny tam, nie wiem, na YouTubie jakiś film, wspaniale, bardzo to doceniam. Ale dużo bardziej doceniam, jak ja sam siebie zaskoczę. Autentycznie, że usiadłem, kurczę, no. Myślałem, że to napiszę inaczej, a tutaj naprawdę sam siebie zdziwiłem. Gdzieś się coś uniosło fajnego. To jest najpiękniejsze, co może być. I to trzeba też pielęgnować i próbować z siebie coś takiego wykrzesać. No i ostatnia już strona. Grając, pisząc, starajcie się być Nikiforami. Wiecie, kto to był Nikifor? Fantastyczny malarz samouk. Właściwie trochę taka postać, taka niczyja, bym powiedział, w tym sensie taka bezdomny, gdzieś tam w Krynicy chadzający swoimi ścieżkami. Piękny film zresztą. Powstał na jego temat. To wypowiedział kiedyś Wojciech Kilar.
że on z każdym utworem stara się być Nikiforem. W jakim kontekście? Żeby, mimo że mam ileś 10 lat, powiedzmy, zakładam, że jestem Wojciechem Kilarem, mam lat 60 i przystępuję do jakiegoś tam, do jakiejś Orawy na przykład. Napisałem już wiele utworów, wiem wszystko o orkiestrze, wiem, co to jest forma muzyczna, a jednocześnie muszę stać się chłopcem, w pewnym sensie, 5-letnim i być takim Nikiforem, takim człowiekiem, który wszystko dotyka po raz pierwszy. Z graniem jest podobnie. Właściwie powinniście do każdego utworu podchodzić tak, jakbyście nigdy nie grali wcześniej. Czyli to, żeby to było takie pierwsze dziewicze zderzenie. To jest bardzo trudne, to jest bardzo trudne. Ale tych wielkich, dzisiaj był wspomniany Krzysztof, Christian Zimmermann w pierwszej części przemowy mej. Ja mam za każdym razem mam wrażenie, że on ten utwór, jakby, który gra, jakby teraz dotykał, jakby go poznawał. Nie wiem, coś jest takiego magicznego w jego interpretacjach. I to jest najpiękniejsze chyba, rzeczywiście, jeżeli się coś takiego uda wydobyć, że nie gram, no tak, te nuty, wszystko tam znam, tylko taki rodzaj jakiegoś takiego... ta nuta się wydarzyła, zaskoczyła cię nawet samego, nie? Coś takiego. Piękne porównanie. Być Nikiforem. Być takim dziewiczym chłopcem, który jest samoukiem niejako. Czyli jakby sam stąpa po nieznanym gruncie. Nie dzielcie muzyki na gatunki. Ja o tym już często mówię gdzieś tam w swojej audycji, nawet w radiowej, którą mam w radiowej dwójce, z czego jestem niezwykle dumny, że akurat w tym kanale, do czego was też zachęcam, żeby słuchać dwójki radiowej, bo to piękne miejsce w eterze. Dlaczego nie dzielić muzyki na gatunki? To jest takie naturalne, że się mówi, a to jest jazz, a to jest blues, a to jest soul. Tak, tylko że zaczyna się też dzielić na gatunki lepsze i gorsze. I dlatego przestrzegam przed tym, że muzyka to jest jedno wielkie morze. I nie ma sensu mówić o tym, że to jest jazz, a to jest... Wiemy, co to jest, bo słyszymy. Więc dzielenie muzyki na gatunki odgradza bardzo często. Zamiast łączyć, odgradza, bo a, to jazz, okej, okay, dobra. Na przykład, a, to współczesna, a, aha. No, ale dobrze, ale współczesna to jest szerokie pojęcie. Może coś w tym miejscu, w tym polu muzyki współczesnej znajdziesz dla siebie. Dlaczego od razu odgradzamy się, nie? Żyjemy właśnie tymi stereotypami, że... poruszamy się pewnymi hasłami. Dlaczego? Bo żyjemy szybko. W XXI wieku wszystko się toczy szybko. I musicie wszystko sobie poukładać. A co to za płyta? A jazz, aha, a rockowy. Rock and roll? Przecież to jest pojęcie tak szerokie, że nie starczyłoby tutaj miesiąca, żeby o rock and rollu mówić. I o każdym innym gatunku. Więc nie skupiajcie się na gatunkach. Skupiajcie się na tym, co to za muzyka. Co ona sobą niesie. Co ona z wami robi. To jest najważniejsze. Nieustannie szukajcie wyzwań, już to powiedziałem, więc nie będę się powtarzał. Cały czas wyzwanie, nawet małe, ale zawsze wyzwanie. Unikajcie sztampy. No, sztampa to ludzi pogrąża generalnie, bardzo często, czyli myślimy taką typówką, taką, no to tak, no to już ty staniesz, zagrasz, no wiadomo, tak. Ale dlaczego? Po co tak, zawsze tak samo? Poszukaj, zatop się, coś, a może co by tu zmienić? Może właśnie inne ustawienia, może no, to, co kompozytorzy muzyki współczesnej kombinowali, oczywiście z różnymi instrumentami, wkładanie puzonu do wiadra i tak dalej. Nie mówię o takich ekstremalnych sytuacjach, ale już takie proste zabiegi, że muzycy grają z różnych części sali i nagle się jakaś taka kwadrofonia robi. Prosty zabieg można zrobić. Zastanów się, a może elektronika, a może coś dzisiaj tyle możliwości. Postarać się, żeby nie wpadać w stereotypy. Stereotypy niszczą ludzi, niszczą artyzm przede wszystkim. Ludzi też w pewnym sensie, ale przede wszystkim artyzm niszczą. Nie mierzcie innych swoją miarą. To a propos tego porównywania się do siebie, żeby tego nie robić. Każdy jest inny i nie ma jednej miary dla wszystkich. Każdy ma swoją miarę tak naprawdę. Jakość naszej pracy jest dowodem szacunku do innych. No tu można to odnieść do nut. Moje nuty, które przynoszę wam, są okazem szacunku do was. Czyli to, jak ja je napiszę, ile w nich będzie dokładności, precyzji mnie, no to tym samym okazuję wam jako muzyką, instrumentalistą szacunek, prawda? Jeżeli nuty są źle napisane, zaniedbane, tam niedbale napisane, no to wy dostajecie coś, co jest jakimś świstkiem papieru, coś tam na nich jest, czegoś nie ma. Podnosicie ręce, bo pytacie, ale panie Adamie, ale to jest forte, czy co to jest, bo nie wiemy. Robi się po prostu... taki rodzaj, wiecie, jakiegoś takiego amatorskiego muzykowania, nie wiem jak to nazwać nawet. A to jest święto. Muzyka to jest święto. Więc ja staram się wycisnąć z siebie maksimum i dać nuty, które są na miarę muzyków, których zapraszam.
tak samo jak wy gracie, tak samo jest to wasz okaz szacunku do mnie, prawda? Do człowieka, który napisał te nuty. Nie bójcie się zmian. Tu by można było roztoczyć oczywiście drugą dyskusję. Moje zmiany, które przychodzą do głowy, to są zmiany miejsc pracy w pewnym sensie. Czyli miałem lat 19, byłem w Teatrze Buffo u Janusza Stokłosy Józefowicza. Po 3 latach zmieniłem miejsce i poszedłem do chyba Maryli Rodowicz wtedy. Potem u Maryli byłem 3 lata, poszedłem dalej, Edyta Górniak. Potem Edyta Górniak, założyłem orkiestrę. Mniej więcej takie kilkuletnie, powiedzmy, interwały, tak bym to nazwał. Ale to nie było tak, że to przychodziło tak łatwo. A dobra, odejdę sobie. Nie, bo człowiek myśli, zaraz, no odejść, to jest odpowiedzialna decyzja, prawda? Jeszcze nie miałem, jak miałem lat 20, rodziny może, ale generalnie już no, trzeba było jakoś funkcjonować. Warszawa. No mnóstwo jest pytań, nie takich czysto materialnych, ale też takich pytań artystycznych. No rezygnujesz z czegoś, żeby coś innego, gdzieś indziej coś zyskać. Ale mogę jedno powiedzieć. Zmiany nas rozwijają. Jeżeli się zasiedzimy w jednym miejscu, myślę teraz na przykład o wielu moich znajomych, którzy na przykład zasiedzieli się w chórkach. To jest takie bezpieczne, wiecie, miejsce, nie? Jesteśmy na drugim planie, nie musimy się tam na tym froncie sceny zmagać z tremą, dyskutować z publicznością, tylko jesteśmy na takim, nie? I siedzimy w tych chórkach 20 lat na przykład, nie? I nagle się budzimy, mamy 35, 40. Ojej, przecież ja miałem nagrywać płyty swoje. O, to chyba już za późno. No i potem są jakieś takie rozpaczliwe próby, prawda? To przestrzegam przed tym, żeby się nie zasiedzieć. Poszukujcie. Poszukujcie, penetrujcie, zwiedzajcie różne rejony, bo może się okazać, że dopiero za 5., 6., 7. razem znajdziecie swoje miejsce. A czasami znajdziecie od razu, czego wam życzę. Usiądziecie w szeregach Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach, to znaczy, że to już jest to miejsce. Tu raczej mogę z pewnością powiedzieć, że jak już tam zajdziecie, to jest wasze miejsce. Ale może nie być tak łatwo od razu. Więc nie bójcie się zmian. Zdecydowanie nie bójcie się zmian. Archiwizujcie swoją pracę, to można by to odnieść do wszystkich, tak, do grających, do piszących. Miejcie skatalogowaną swoją pracę. Tak jak biblioteka dawna, po literkach, po wydarzeniach, po latach. Starajcie się naprawdę, bo to jest też okaz szacunku tego, jaki wy macie do siebie. Czy waszą pracę można wydobyć, bardzo łatwo odnaleźć, koncert z tego roku, koncert z tamtego roku, partyturę konkretną, nuty i tak dalej. Archiwizujcie swoją pracę. Oczywiście, jak jesteście młodzi, to robią to wasi rodzice, ale za chwilę, jak wejdziecie w dorosłość, to wy się będziecie tym musieli zająć. Dbajcie o to, naprawdę. Nie rzucajcie tego w kąt. A to tam jakiś dyplom, a to jakieś tam nagranie, a nie wiem, gdzie mam to DVD, a to gdzieś tam... staram się oczywiście. Zawsze znajduję jakieś oczywiście luki w tym. Ale mam wszystko pokatalogowane według wydarzeń, według lat. Wszystko jest na chmurze internetowej. Oczywiście partytury to są niewielkie pliki, więc łatwiej się tym operuje. No ale też mam całą archiwizację wideo różnych koncertów. Staram się wszystko jakby zbierać, bo tak myślę sobie, że to jest taki rodzaj właśnie też takiego jakiegoś takiego dopełnienia. No. Jeżeli po coś to robię, po coś występuję, po coś się spotykam z muzykami, po to, żeby to gdzieś mieć. Żeby na to spojrzeć potem, często po 10 latach, jakimś nowym spojrzeniem. No i końcówka. Talent nie jest prywatnym darem obdarowanego. Cóż to za zdanie? Znowu chyba Lutosławski, który wypowiedział to na jednym z wykładów, który wspomniał, że to jest rodzaj daru, oczywiście. Nie ma tutaj sprawiedliwości. Jedni dostali ten dar większy, drudzy mniejszy. Ale nie po to, by się z nim wyłącznie samemu zmierzać, albo i nie zmierzać, albo go wyłącznie chować w sobie. Talent jest, niepisaną zasadą jest to, by się talentem dzielić. Po prostu. Myślcie o tym bardzo, bo to jest niezwykle ważne. Talent jest po to, żeby przenosić innych ludzi w inny wymiar, pomagać innym, wnosić w nasze życie nowy koloryt. Talent nie jest prywatną cechą obdarowanego. Bardzo, bardzo ważne zdanie, o którym często myślę. Nie tam w kontekście siebie, tylko właśnie zarażania innych, żebyście nie myśleli o talencie, a mam coś, super, że mam, nikt mi tego nie zabierze. Nie, to nie myśl o tym, że ci nie zabierze, tylko myśl o tym, co masz ty dać. To jest po to, żebyś ty dawał ten talent innym. A najgorsze jest to, jak ktoś talent zmarnuje. Bo to jest nie do kupienia. Tego się nie da wycenić na żadne pieniądze. Ktoś nie ćwiczy, nie pracuje, zmienia zawód z różnych powodów, czasami niezależnych od siebie.
To jest największa strata, którą ja mogę... I dlatego się tak bałem przed pandemią, co będzie z muzykami, którzy mogą zmienić zawód, jak wiemy. Niektórzy zmienili niestety, ale myślę, że nie jest taka scena straszna w tej chwili, bo widzę, że jednak się jakoś konsolidujemy jako środowisko muzyczne. Nie wolno marnować talentu. Trzeba absolutnie się nim dzielić na tyle, na ile to możliwe. No i na koniec zdanie znowu wypowiedziane przez Leonarda Bernsteina, tylko trochę już starszego. Piękne zdanie, które wszyscy pewnie zrozumieją. I love two things. Music and people. I don't know which I like better, but I make music because I love people and I love to work with them and I love to play for them and communicate with them on this deepest level, which is the musical level. No i to właściwie zostało powiedziane wszystko, o czym wam mówiłem, rozkładając to na poszczególne aspekty, że pracujemy z ludźmi, po prostu. Nie wiadomo, kogo kochamy bardziej, rzeczywiście, czy muzykę, czy ludzi, ale to są dwie przestrzenie, które się ze sobą łączą. I żeby być dobrym muzykiem, nie wystarczy być biegłym technicznie. Trzeba lubić ludzi. Trzeba ich szanować, trzeba umieć z nimi rozmawiać, współpracować i trzeba rzeczywiście kochać to, co się robi. I wychodzić ze strefy komfortu. I żeby już się nie powtarzać, wychodzi ze strefy komfortu. Bardzo dziękuję. To ja sobie teraz wstanę. Bardzo dziękuję. Wstanę sobie, żałuję, bo internauci chyba nie możecie zadawać pytań, chociaż nie wiem, może jak się to uda technicznie, to też. Teraz liczę, że coś od was wypłynie. Bo myślę, że przez ten czas, ile to minęło czasu, no nawet nieźle, coś na pewno chodziło wam po głowie, żeby zapytać. I bynajmniej tylko uczniowie, nauczyciele też mogą pytać. Dlaczego by nie? Czekam. Mówił pan tak pięknie o budowaniu poczucia własnej wartości przez każdego z nas. Nie poddawaniu się o sinusoidzie, o tym. A ja tak powiem... O komponowaniu, o samozadowoleniu, o dzieleniu się. Ja opowiem taką anegdotę sprzed 150 lat. Pewnie pan zna, na pewno pan zna, może dzieci i młodzież nie znają. Młody kompozytor popełnił jakieś tam dzieło, zwrócił się z partyturą do Brahmsa. Brahms tak wziął te nuty, popatrzył, patrzy. Ten już taki tutaj niecierpliwy. Po chwili przerwy. Słyszy. Skąd pan wziął taki piękny papier nutowy? Co pan na to? Mi to bardzo przypomina egzaminy moje na uczelni, dlatego że ja byłem jednym z pierwszych studentów, którzy pisali nuty w komputerze, a profesorowie się często uczyli dopiero tego oprogramowania. I moje pierwsze egzaminy polegały na tym, że ja przedstawiam swoje jakieś utwory pierwsze na pierwszym roku, drugim roku i profesor pyta, a jak pan ten znaczek zrobił? Panie profesorze, druga zakładka i tam jest trzecie okno i tam... Naprawdę? Doskonałe. I cały egzamin polegał na tym, że tłumaczyłem, jak się obsługuje program nutowy. Tak to się trochę mi to przypomniało, rzeczywiście te sytuacje. No, co ja mogę powiedzieć na ten temat? Takich kompozytorów, którzy w pewnym sensie zniechęcali swoich studentów, no bo tak bym chyba to nazwał, tę etiutkę o Brahmsie, jest cała masa. Jestem świeżo nawet, chociaż nie, bo ja wracam do tej książki co jakiś czas, nie świeżo, ale ostatnio gdzieś nie miałem w ręku. Taka książeczka, nieduża broszurka Artura Honeggera, którego dzisiaj przywoływałem, francuskiego kompozytora XX wieku, już nieżyjącego. Wiecie, co on mówi na pierwszych zajęciach z kompozytorami swoimi na studiach? Mówi tak, słuchajcie, jesteście pewni tego, że chcecie pisać muzykę? Ale tak, na pewno, bo po pierwsze to tak. No, nikt niespecjalnie tutaj jakby na was czeka. Z tą muzyką waszą, to trzeba sobie jasno powiedzieć. A druga rzecz, no przydałby się taki bogaty wujek gdzieś ewentualnie w zanadrzu, jeżeli już chcecie pisać tę muzykę, to fajnie, żebyście mieli takie wsparcie z boku, bo to jest bardzo niepewny zawód. I on coś takiego robi na pierwszych zajęciach, co jest oczywiście straszne, na dobrą sprawę, jakby tak pomyśleć z perspektywy zachęcania do tego zawodu. Ale pomyślałem sobie, że to sprowadzenie, ten zimny prysznic na dzień dobry wcale nie jest taki zły. Dlatego, że my, to co ja mówiłem teraz w kontekście batuty, dyrygenta, zegarka, zobaczcie, że my w naszej pracy mamy cały czas zmaganie się z dwoma płaszczyznami. Jedna jest ta tym pięknym uniesieniem, tym
chodzeniem, lataniem parę metrów nad ziemią, a drugi to jest zegarek, zdążę, nie zdążę, muzyka nie ma, bo wyjechał, bo chory, jedna próba potrzebna, to trzeba poprosić muzyków, czyli ta prozodia, prawda? I tego się nie zmieni, słuchajcie. To nie jest tak, że my będziemy latali zawsze. Zawsze będzie to zderzenie tych dwóch elementów. I to jest najtrudniejsze. Więc wydaje mi się, że taki kubeł zimnej wody czasami jest potrzebny. Nie wiem, czy bym się tak zachował jak Brahms. Czy aż tak bym brutalnie podszedł do młodego człowieka. Ale znane są takie przypadki oczywiście. I to tak jak Ravel kiedyś powiedział do Gershwina, który być może znacie taką anegdotę, Gershwin kiedyś przyszedł do Ravela i chciał się poprosić o parę lekcji, spotkań, żeby warsztatu się jakoś poduczyć Ravelowskiego, który jak wiemy był wybitnym przede wszystkim kompozytorem, wiadomo, ale rzeczywiście warsztat orkiestrowy miał wybitny. No, po Korsakowie wydaje mi się, że to był drugi taki człowiek, na którego się całe pokolenia zapatrywały, jeżeli chodzi o warsztat instrumentacyjny. No i Ravel tak posłuchał tych utworów Gershwina i mówi tak, ale po co to panu? Po co ma być pan drugim Ravelem, jak może być pan pierwszym Gershwinem? No i to takie cenne bardzo zdanie. Znowu wracam do tego, że po co Gershwin ma się zmieniać w stronę Ravela? Tak naprawdę. Po co on tam ma w tamtą stronę zmierzać, kiedy Ravel jest jeden i Gershwin jest jeden? Niech sobie funkcjonują osobno. Prawda? Także coś tu na rzeczy jest. No, ja jestem za tym, żeby mówić rzeczywiście jasno i czasami nawet chłodno o sztuce, żeby nie zamiatać pewnych rzeczy pod dywan, a jednocześnie natychmiast potem zmierzam do zdania, że to jest najpiękniejszy zawód świata. Nie ma piękniejszego. I nawet jak mam dosyć tego zawodu, bo mam czasami dosyć, teraz jestem w trakcie pisania dużego utworu orkiestrowego i mam dosyć tego zawodu na przykład, ale jadę samochodem i mówię, nie, no przecież zaraz coś wymyślę. No teraz jeszcze mam chwilę, że nie wiem czegoś tam, nie mogę się dokopać do siebie, ale za chwilę to będzie. Ważne, żeby cały czas widzieć, że to za moment będzie. Znowu przywołam Lutosa, jak pieszczotliwie o nim mówimy, czyli Lutosowskiego. Dlaczego? Dlatego, że on miał w życiu coś takiego, pisał utwory, i był niezadowolony bardzo często, do 40 któregoś roku życia był niezadowolony z tych swoich utworów do końca, ale pisał. Czyli pisał coś, co nie było do końca jego muzyką. Ale dlaczego pisał cały czas? Bo wiedział, że za moment osiągnie to, do czego zmierza. Czy on wiedział, że ta meta gdzieś jest. I w końcu dobrnął utworem Muzyka żałobna, napisanym w wieku 48 lat, nie, 6 chyba. I wtedy się zaczął prawdziwy Lutosławski. On tak samo o tym mówi i też oczywiście muzykolodzy, którzy analizowali jego dzieła, że dokopał się do siebie, do sedna, do tego swojego języka, do tych swoich struktur, pochodów, aleatoryzmu, czyli przypadków w muzyce. Wtedy się zaczęło to rozwijać i ten Lutos do końca pięknie nam nabrzmiewał do ostatnich utworów, do czwartej symfonii. Ale ta determinacja tego faceta, przepraszam, mówię tak zbyt poufale, tego wybitnego twórcy, była zupełnie niewiarygodna. Jeszcze wojenne czasy, więc on stracił utwory, spaliły się partytury, nieważne, ale on cały czas pisał. Ja się boję, że ja bym, może nie wiem czy ja, ale wielu kolegów pewnie mogłoby podejść, czy my ludzko byśmy podeszli tak, no nie wychodzi, no to nie pisze, nie chce mi się. No, jak to są utwory, które mi się nie podobają, no to chyba to trzeba rzucić. On przez 40 lat pisze, bo widzi tę metę tam gdzieś, tylko trzeba nieustannie pisać. No, nie możesz przerywać, musisz cały czas się rozwijać. I dobrnął. Złoty przykład, uważam. Złoty przykład i to nie tylko kompozytorski, w ogóle. Przykład ideowy, przykład człowieka, który jest w tym zawodzie, był. Ktoś jeszcze? Poczekajcie z mikrofonem, dobrze? Dajmy szansę, żeby wszyscy... Akurat trzymam i jeszcze chciałam coś powiedzieć, ale... Dobrze, to jeszcze będzie szansa, mam nadzieję, jak się... To chciałam zapytać, kiedy albo w jakim wieku zrozumiał pan, że chce robić właśnie to, co teraz robi i jak pan to osiągnął? Ja się nie wychowałem, mogłem to powiedzieć na początku, ale to powiem teraz, to dziękuję za to pytanie. Nie wychowałem się w rodzinie muzycznej, typowo muzycznej, takiej zawodowej muzycznej, to znaczy nie miałem w rodzinie zawodowego skrzypka, dyrygenta, kogoś w orkiestrze. Ale miałem melomanów i mój tata pochodzi z terenów podtarnowskich, powiedzmy, gdzie się muzykowało oczywiście, no może nie tak często jak na Podhalu, ale w co drugim, trzecim domu tam się skrzypeczki wyjmowały i się grało. Czyli takie delikatne, amatorskie, muzyczne pochodzenie jakieś mam, ale
ale byłem pierwszym człowiekiem, który się po prostu urodził nagle i ta pasja muzyczna wylewała się ze mnie. Jak miałem 4 lata, 3 lata, to oczywiście stukania. Stukanie, śpiewanie, wsiąść do pociągu jakieś tam, mając lat 4, jakaś mandolina dziecięca. No, po prostu nie zostawiałem złudzeń, że będę muzykiem. Więc na szczęście moi rodzice, mama ekonomistka, tata inżynier, posłali mnie do szkoły muzycznej. Mogli tego nie zrobić, bo mogli na przykład nie dostrzec tego, że coś tam się we mnie wykluwa. Ale też pomogła pani od rytmiki, która zobaczyła mnie w wieku 6 lat w przedszkolu, przed 5,5 miałem, i powiedziała, że taki troszkę dziwny, do muzycznej od razu. I no, i tata wziął i nosił mnie po prostu tam na zajęcia popołudniowe. Miałem tarczę oczywiście z kluczem wiolinowym. Kazałem mamie, chodząc do przedszkola, przeszywać te tarcze codziennie na inną bluzeczkę, żeby się przed dziewczynami, no, klucz wiolinowy, wiesz. Także takie to były przejścia. No a potem już normalna szkoła, zrównała się ta nauka. Wiesz co, tak myślę, bo to oczywiście trudne pytanie i długie bardzo, jak tam osiągnąłem. Po prostu od samego początku jakiś byłem zdeterminowany po prostu do tego. Wiedziałem, co chcę i to wcale nie było łatwe, bo ja wcale nie byłem pilnym uczniem, jak byłem w waszym wieku. Czy tam może jak miałem 12-13, no potem zacząłem trochę mądrzeć, ale jak 12-13, to ja chodziłem do szkoły muzycznej na fortepian. Nie chciałem grać muzyki poważnej specjalnie. Grałem bardzo dużo rzeczy ze słuchu. I to namawiam do tego też wszystkich, którzy mają jakieś inklinacje pisarskie, żeby bardzo dużo rzeczy chłonąć. Grałem jakoś tak spontanicznie, wszystko co docierało do mnie z telewizji czy z radia, to przekładałem to na fortepian, grałem. Trochę nauczyciele nie wiedzieli, co ze mną zrobić, dlatego że, no tak, widzą, że zdolny, widzą, że trochę leniwy, jeżeli chodzi o Mozarta, Beethovena, no słuch ma, no ale no, nie ma kompozycji w szkole. Tak swoją drogą też jest paradoks, nie? Fajnie byłoby, żeby w waszym wieku ktoś, kto pisze, już mógł na przykład uczyć się komponowania. Dlaczego by nie? Może to kiedyś zmienimy. I pani od fortepianu mówi tak, Adam, może pójść na rytmikę. I ona chyba poważnie myślała, że ja się wbiję w lajkrę i będę po prostu... Wiecie, nie? Takie były ze mną losy. Nie wiadomo było, co ze mną zrobić tak naprawdę. No, no i mam lat 15-16, jadę na musical Metro. Być może znany wam. Oczarowany tym metrem wracam do Koszalina, bo ja pochodzę z Koszalina, z nadmorza. I tam robimy... Miałem zacząć nawet dzisiejszą pogawędkę o tym, ale w sumie zapomniałem. Mając lat 16, pod wpływem musicalu Metro, zbieramy 40 rówieśników w szkole muzycznej w Koszalinie. 20 muzyków, 20 wokalistów. Wszyscy właściwie ze szkoły, może dwie osoby z zewnątrz. W tym Reniusis między innymi, która chodziła rok wyżej ze mną do Koszalina. I tworzymy własny musical. Dlaczego to jest ważna historia? Bo dla mnie pracujemy nad tym rok. Własny musical, nie odtwarzamy Hair, tam West Side Story, tylko własny musical. Pracujemy nad tym rok. Gdzie pracujemy? W szkole po godzinach. Na korytarzu szkolnym. Nauczyciele trochę wiedzą, trochę nie wiedzą. No, moja pani od fortepianu wiedziała, ale właściwie nauczyciele tak trochę nie wiedzieli. No wychodzili do domu i nie wiedzieli, co się dzieje. Popołudniami na... A myśmy na tych korytarzach do późnej nocy. To trochę inne czasy były. Teraz wiem, że nie można siedzieć aż tak długo, a wtedy jeszcze te czasy były fajne. No i zapraszamy dyrektora teatru lokalnego w Koszalinie, żeby mu przedstawić nasz spektakl po jakichś tam 7-8 miesiącach pracy. On przychodzi, słucha. I mówi tak, co wy z tym chcecie? Panie dyrektorze, chcemy go wystawić, ten spektakl nasz, u pana w teatrze. Ale no, wy jesteście niepełnoletni. Może w jakimś klubie studenckim gdzieś, jakimś takim... Nie, my chcemy mieć profesjonalny teatr. Absolutnie. Aha, no dobra. Mi się to bardzo podoba. To mam propozycję taką. Albo to poprowadzę swoją reżyserską, fachową ręką. To był Ryszard Major, wybitny reżyser, już nieżyjący. Albo skończycie to sami. I jaki jest wasz wariant? Ja mówię, panie dyrektorze, no, zaczęliśmy sami, no to chcemy skończyć sami. Rozumiem. Dostajecie 20 prób za darmo w teatrze. Czyli dał nam dyrektor teatru teatr na 20 prób po to, żeby ten spektakl postawić do premiery. Idziemy z tą grupą 40 ludzi mających lat 16-17 już może bardziej. Klasa przedmaturalna i maturalna jakoś tak. No to może 17-18.
Idziemy do teatru, aktorzy patrzą na nas. Co tu się dzieje w ogóle? Coś, główna żeria jakaś tu przybiega i dominuje teatr? Jak co? To w ogóle nie widziałam czegoś takiego, mówi tam aktorka jakaś od 35 lat, żeby coś takiego tutaj się zdarzyło. Gramy próby, wystawiamy spektakl. Orkiestra, tam nie było kanału orkiestrowego, orkiestra za Tulem tak mniej więcej i tak się działa w tyle. Tu się toczyła akcja. Gramy spektakl, wystawiamy go. Nauczyciele w ogóle złapali się za głowę. Mówią, kiedy wyście to zrobili? Jak to w ogóle? Myśmy nic nie wiedzieli. No my mówimy, trzeba było przyjść na korytarz. Myśmy byli tam od roku. Wystarczyło tego posłuchać. Wystawiliśmy to w teatrze kilkanaście razy. Wiele z tych osób, które występowało, zmieniło swoje plany na życie. To znaczy nie tyle muzyczne, co takie kierunek tych planów muzycznych. Bardzo wiele osób poszło na musical, na wokalistykę. Reni już zdawała do Poznania, do szkoły piosenkarskiej, dostała się. Parę osób poszło do Gdyni, do Teatru Muzycznego w Gdyni imieniu Baduszkowej. Muzycy też różne kierunki pozmieniali z orkiestry. A ja ze swoją muzyką, jeszcze nie na płycie, bo to jeszcze nie były czasy płyt kompaktowych, tylko jeszcze na kasecie, pojechałem z kasetą do Warszawy, żeby, wracam do historii musicalu Metro, przedstawić tę kasetę Januszowi Stokłosie, czyli kompozytorowi musicalu Metro. Przyszedłem, dzień dobry panie Januszu, z drżeniem rąk. Przyniosłem panu tutaj, byłem zapowiedziany wcześniej. To usiądź sobie tutaj, tak, była godzina 12 w południe, ja sobie usiadłem na kanapie. Pierwsza, Janusz tak biega. Pamiętam. Druga. Dosłownie jeszcze jedna sprawa, ale już zaraz jest. Piąta. Ja siedzę cały czas. A propos wytrwałości mówię o tym. O piątej mnie przyjął. Wręczyłem kasetę. Poprosiłem o opinię. Następnego dnia spotkałem się z Januszem Stokłosą. Mówi tak, jakie masz plany? Katowice. Bo wtedy był wydział jazzowy i rozrywkowy był wyłącznie w Katowicach w Polsce. Nie było Bydgoszczy, Warszawy i tak dalej. Mówi, nie, no to plan jest taki, że zdajesz do Warszawy. Mówi Janusz Stokłosa. Ja mówię, ale tam jest wydział klasyczny. Trochę się go boję, mówiąc szczerze, przy swoich inklinacjach. Nie, to są najlepsze orkiestry. Tu jest, najszybciej się nauczysz, najwięcej teatru. A poza tym od początku masz u mnie pracę, jesteś moim asystentem. Więc papiery na studia mam do Katowic, zostawiam je, ale wypełniam nowe do Warszawy. W Warszawie egzaminy toczą się wcześniej. Dostaję się, jestem jednym z czterech studentów, którzy się dostają na kompozycję na Akademię Muzyczną w Warszawie. I w garniturku jeszcze, bo to nie były czasy komórek, dowiaduję się, że Janusz Stokłosa mnie potrzebuje. Biegnę w tym garniturku z inauguracji roku akademickiego. Jestem panie. Dostałeś się do Warszawy? Dostałem się. No to tu są nuty. Daje mi takie dwa skoroszyty. Poniedziałek, tak? W czwartek grasz spektakl. No i takie były moje początki. Czyli opowieść jest o tym, a potem w teatrze mnie usłyszała Maryla, potem i tak dalej. I to już reakcja łańcuchowa. Ale opowieść jest o tym, co wygenerowała decyzja zrobienia tego spektaklu, zauważ. Mając lat 16. Gdyby nie to, nie byłoby całej reszty. Ja pewnie, czyli byłbym muzykiem, ale to by się zupełnie inaczej potoczyło. A niektórzy macie tyle lat, albo i mniej nawet. Jak to jest ważne, co się już w waszym życiu dzieje. Jak decyzje pewne, często takie, wiecie, no nietypowe decyzje. No, napisanie musicalu w wieku szkolnym no nie jest typową decyzją, nie? Zwłaszcza, że trzeba jeszcze łączyć obowiązki szkolne. To było dla nas bardzo trudne. Ale na szczęście mamy nagranie, co ciekawe. Możemy do tego wrócić, bo nam się udało to nagrać. I to jest dla mnie, już kończąc tę opowieść, największe dokonanie, jakie uważam, swoje. Zrobienie tego musicalu wtedy. Zrobienie tego spektaklu mając lat 17. Nie to, co było później. Bardzo się cieszę, jestem dumny, że zagrałem z Quincy Jonesem, ze Stingiem i z paroma innymi. To jest dla mnie, wiesz, wielkie wyróżnienie, nobilitacja. Ale wtedy to było zmierzenie się absolutnie z czymś niemożliwym. Z motyką na słońce. Dlatego was też tak zapalam, bo wy jesteście w bardzo kreatywnym wieku teraz. Ten wiek 17, 22, 3 to jest petarda. Wtedy możecie przenosić świat. Potem się zaczynają trochę już trudności większe, bo oczywiście zaczyna się trochę zmaganie z życiem i trochę zaczynacie dojrzewać też. Nie macie już czasami takiego podmuchu. A ten moment 17, czy tam nawet 16, 22, 3 to jest... Wykorzystajcie to do cna, naprawdę. Bo można naprawdę piękne rzeczy robić. Kora, znana wam zapewne, świętej pamięci, z którą siedziałem przy stole jurorskim kiedyś w Must Be The Music, ona opowiadała, że największe dzieła, dla niej liczące się największe dzieła,
twórców, to są dzieła twórców 20-letnich, 20-25 najdalej, nie? Bo to jest ta świeżość, bo to jest taki rodzaj bezczelności też nawet, który jest czasami potrzebny, bo często nie macie też takiego doświadczenia, nie jesteście tak osłuchani i nie czujecie, że coś jest obciachem tak zwanym, nie? Że coś jest jakimś, że coś nie wypada, o, wrócę do tego hasła, nie wypada. Po prostu robicie zupełnie tak instynktownie. I trzeba to wykorzystać, no. To tak spuentuję, że po prostu ten moment naprawdę jest bardzo, bardzo piękny i ja lubię wracać do tego naszego zdarzenia pierwszego i spotykam się czasami z tymi ludźmi, którzy brali udział w tym musicalu. Oni tak samo mówią. Nie było nic piękniejszego, co nas mogło... Nie mogliśmy wymarzyć sobie piękniejszej młodości czy wejścia w dorosłość, bo tak naprawdę, niż to, co nas wtedy spotkało. No, to taka opowieść właśnie. Ktoś jeszcze? Tylko o mikrofonie pamiętajcie, proszę. Przekazujcie sobie mikrofon może. To ja mam pytanie odnośnie grania w orkiestrze. Pan mówił, że są czasami... Tu. Trochę oślepia. Mhm. Pan mówił, że czasami są takie miejsca, że bardzo trudne technicznie dla muzyka. Tak. No i wiadomo, że z czasem nabieramy wprawy i to jest coraz prostsze, ale na przykład pamiętamy, że jak byliśmy młodzi, to na przykład jakaś tercja sprawiała straszny problem. No i ten repertuar też wędruje od tych starszych do tych młodszych, bo tam jest eksperymentowanie i tak dalej. I uważa pan, że powinniśmy zgłaszać takie rzeczy, że nawet jak mamy wprawę i to nam idzie, ale pamiętamy, że kiedyś to nie szło, to powinniśmy powiedzieć, że to może być niewygodne? Powiedzieć komu? Kompozytorowi? Czy... Tak, tak. Oczywiście, absolutnie tak. Absolutnie tak. Ja generalnie jestem za dialogiem. Oczywiście czasami niektórzy instrumentaliści się w orkiestrze nie odzywają, jeżeli nie są poproszeni o głos i tak dalej. Natomiast ja uważam, że taki dialog jest bardzo potrzebny. Zwłaszcza dla młodych kompozytorów. Jak już wam wspomniałem, miałem teraz warsztaty niedawno w Europejskim Centrum Muzyki Krzysztofa Pendereckiego i to właśnie na tym polegało, na tym zderzeniu bezpośrednim. Coś działa, coś nie działa, coś jest łatwe, coś jest zapisane naturalnie, coś mniej naturalnie. Jak najbardziej tak. Zwłaszcza jeżeli chodzi o młodych kompozytorów. No, trudno poprawiać Pawła Mikietyna, powiedzmy, czy kompozytorów naprawdę już uznanych. Chociaż jeżeli oni są otwarci na to dlaczego nie? Ja bym nie miał żadnego problemu z tym, jeżeli byś mi powiedziała, że coś jest rzeczywiście bardzo niewygodne, trudne, to bym się zaczął zastanawiać, jak to rozegrać, żeby... Bo istotą właśnie mojej pracy jest to, tak jak już wspomniałem, żeby muzycy wracali chętnie do dzieł. Że, wiesz, no, to nie chodzi o to, żeby zagrać prawykonanie i się ukłonić, wyjść i powiedzieć, że super, że udało się to zagrać od początku do końca, tylko żeby był rodzaj przyjemności, był rodzaj jakiegoś uniesienia, ale też po to, żeby ten utwór żył. No przecież istotą jest to tak samo jak... Ja uważam, że nie jest wielką trudnością mieć sukces jednorazowy. Czy to na przykład na konkursie, czy to, nie wiem, gdzieś być docenionym, zagrać fantastyczny koncert, ale utrzymać ten sukces, to jest najtrudniejsze. Utrzymanie. Więc tak samo z utworem. No. Jestem za tym absolutnie, żeby gadać, dyskutować i zresztą to nie pierwszy raz wielu kompozytorów się radziło. Paweł Kochański przecież radził Karolowi Szymanowskiemu przy koncertach skrzypcowych. Oni w ścisłej komitywie współpracowali. Tak samo jak Mścisław Rostropowicz przecież pomagał Lutosławskiemu w koncercie na wiolonczele. To jest normalna współpraca. Ja zresztą kompozytorom też mówię, jak piszecie, to pytajcie się, macie na wyciągnięcie dłoni swoich kolegów muzyków. Ja jak doszedłem do tego musicalu, o którym wspomniałem, przygotowywałem, to wiecie jak się uczyłem? Pisania na orkiestrę. Wziąłem przede wszystkim jedyny możliwy podręcznik wówczas, pana Józefa chyba Pawłowskiego, o ile dobrze pamiętam, takiego profesora łódzkiego już nieżyjącego, który napisał chyba instrumentoznawstwo i coś, jakiś taki podręcznik. I ja go wertowałem 58 razy. Nikogo nie było oczywiście z nauczycieli, kto by mógł mnie nauczyć pisać na orkiestrę, ale też nie ma się co dziwić, że nie ma takiej klasy w szkole, no to nie ma. I brałem sobie kolegów, dwójkę, trójkę, czwórkę, różnie, obój, pouzon, dam trąbkę, chodźcie do sali, zagraj mi Ceras kreśne, zagraj mi C dwukreśne i zagraj mi tam G małe coś. A dobra, odwrotnie, obój się zamienia z pouzonem. Ja sobie zapisywałem spostrzeżenia, co brzmi, w jakim rejestrze, praca u podstaw, nie? Ale tak też można i tak trzeba po prostu. Więc młodym trzeba pomagać, trzeba im doradzać, trzeba mówić i po to jesteście, tak wrócę do tych warsztatów, po to jesteście razem, żeby się wzajemnie stymulować i napędzać. Też sami
jakby interesować się, jeśli gramy muzykę programową, nie symfonię, bo symfonia to symfonia, jak pan powiedział, ale jak gramy muzykę programową i ktoś napisał książkę o tym, że tam szumi strumyk, tu coś tam, tak. Powinniśmy sami to czytać, czy dyrygent ma to za zadanie po prostu przekazać? Czy też nie, muzyka programowa to jest ten wyjątek, o którym mówiłem, że, bo ja mówiłem o utworach, w których kompozytor nie ma takich intencji, że, żeby sugerować, że jest jakaś treść pozamuzyczna. Jeżeli mówimy o symfonii pastoralnej Beethovena, no to wiadomo, że jest sytuacja oczywista, że o czymś jest ta symfonia, prawda? Czy cały dział muzyki programowej w romantyzmie. To wtedy oczywiście, że tak. Można o tym porozmawiać z dyrygentem, wiadomo, ale wtedy nie mam problemu, że się mówi o tym, że tam ta dodatkowa treść jest. A główny sens tej mojej wypowiedzi polegał na tym, żeby nie ociosać muzyki, która jest absolutną muzyką, tak? Mówię o jakiejś symfonii bez tytułu, bez nadania jej czegoś pozamuzycznego, żeby dać, odebrać tę muzykę każdemu jak chce, jak czuje. Nie narzucać jakiejś własnej interpretacji, że to jest o tym, a to jest o tamtym. Bo potem są takie paradoksy jak z Lutosławskim, który mówi, że w życiu nawet przez moment nie pomyślał o tym, że to jest wolnościowa symfonia, nie? A muzyka programowa to absolutnie to jest zupełnie inny dział i tam jest cel sam w sobie, żeby przybliżyć muzykę do jakichś zjawisk przyrody czy do jakichś spraw społecznych na przykład. Różnie z tym bywa. Chciałbym pana zapytać, jakie są pana aktualne inspiracje? Ręka. Tu jestem. Bo to do mnie stąd dochodzi, więc... Tak, rozumiem. Chciałbym pana spytać, jakie są pana aktualne inspiracje, czego pan lubi słuchać, albo czyjej muzyki pan lubi słuchać aktualnie? Tak, no to... Trudny temat oczywiście, bo to szerokie morze. Najbardziej się denerwuję, to nie było to pytanie od razu, ale najbardziej denerwuję, jak pada pytanie pana na ulubiony kompozytor, czy ulubiony utwór. Znowu sportowa terminologia, nie? Tutaj było szerzej i bardzo fajnie, ale mam problem z tym, żeby wskazać coś, co jest dla mnie jakoś tak, wiecie, poukładać na miejsca. Pierwsze miejsce zajął Lutosławski na przykład, prawda? Chociaż oczywiście kocham go bardzo. I na pewno jakbym miał wskazać kompozytorów, do których często wracam, no to jest Lutosławski, Bartok, dwaj najczęściej chyba tacy funkcjonujący. Uwielbiam Strawińskiego, z bardziej współczesnych John Adams mi chodzi po głowie, bardzo często minimalista amerykański, Steve Reich, bardzo go lubię. I to ja zadam teraz pytanie, może. Jak dużo się muzyki współczesnej gra u was w szkole? Ale tak procentowo. 20 wiek kontra 19-18. Niecałe 10 współczesnej. Mhm. Wynika to z programu, czy wynika to z woli? Wola. I z programu też pewnie, no właśnie. Nie, to tutaj nie chcę oczywiście podsumowywać i robić jakiś, tylko uważam, bo kiedyś Agata Zubel, znana bardzo kompozytorka, wspaniała, średniego pokolenia, powiedziała, chyba Agata Zubel, a wydaje mi się, że to był wywiad z nią kiedyś, że ona powiedziała, że taki paradoks mamy dzisiaj, że bliższa nam jest muzyka nie dzisiejsza, nie pisana dzisiaj, czyli aktualnie, o sprawach naszych dzisiejszych, tylko muzyka sprzed 200 lat jest nam bliższa. Nie, no jest coś takiego. No nie mówię może o was, bo patrzycie na muzykę trochę szerzej, bo jesteście w tym, ale melomani dużo bardziej wolą Brahmsa niż Lutosławskiego, przeciętny meloman, prawda? Dlaczego tak jest? No ktoś powie, muzyka współczesna musi upłynąć trochę czasu i tak dalej, ale to się zaczyna u podstaw, to się zaczyna już tu, już w tym wieku, jeżeli my się, mówiłem o współczesnych technikach, jeżeli my podchodzimy, jak czasami w orkiestrach widzę, proszę tam puknąć podmostkiem, proszę tam klapami zagrać na instrumentach dętych drewnianych i ktoś tam puka tak... Że jest jakiś rodzaj, przejaskrawiam oczywiście, ale to jest rodzaj nienaturalnego zachowania, że muzyk puknie w instrument i robi to bez przekonania tak naprawdę. No to o jakim wykonaniu mówimy? O jakiejś parodii wykonania współczesnego. Jeżeli grasz pewnie kantyleną jakąś, czy jakąś frazę, to tak samo pewnie wywołaj ten element, który jest elementem muzyki współczesnej, bo jest puknięciem, bo jest szarpnięciem, bo jest jakimś tam, nie wiem, zagraniem smyczkiem po talerzu. No, różne są elementy, prawda?
trzeba się do tego przyzwyczaić, trzeba wejść w ten świat, ale dać sobie szansę wejścia w ten świat. Nie można tego traktować jako coś zupełnie, co nie istnieje, bo muzyka współczesna i efekty istnieją już nie od 10 lat, tylko od 80, coś powiedzmy. No. Przecież sonoryzm kiedy się zaczął. No. Więc dlatego o tym mówię, żeby sięgać do... Ja chodzę na jakie koncerty? Może tak, wrócę jeszcze do pytania. Na koncerty muzyki XX wieku. Ograniczam się do tego, bo one mnie najbardziej uczą, pobudzają, inspirują. I nie chodzę na koncerty muzyki rozrywkowej, bo mnie już nudzi, mówiąc szczerze. Chociaż kojarzę się oczywiście z muzyką rozrywkową, bo zaczynałem muzykę rozrywkową, takie koło zatoczyłem, że byłem w rozrywce, Taniec z gwiazdami, 4 edycje. Potem znudziłem się, wyszedłem z tego, wszyscy się pukali, jak można wychodzić z takiego programu. Ja stwierdziłem, że już tam wszystko zrobiłem. I potem takie koło i teraz mam wielką przyjemność i jestem zaszczycony, że mogę stanąć przed Nosprem albo przed Auxo. Czyli jakby droga do klasyki nagle mnie złapała. Tu jest to pole moich inspiracji, które mam dzisiaj. Także taka trochę no, dziwna droga, jakaś taka pokręcona. Już tak. Klasyczna szkoła muzyczna, musical, rozrywka jakby taka trochę. Oczywiście zawsze z podtekstem symfonicznym. No a teraz właściwie wracam tak naprawdę do takich korzeni. No ale zbieram oczywiście te wszystkie elementy, bo rozrywka gdzieś tam się cały czas ze mnie wylewa w pewnym sensie, czyli te zdobycze muzyki rozrywkowej. Także XX wiek szeroko rozumiany mnie bardzo interesuje i też muzycy rytmiczni, kompozytorzy rytmiczni. Dlatego dzisiaj o rytmie dużo mówiłem, bo uważam, że to jest coś, co jest takie w powijakach. Bardzo lubię właśnie Johna Adamsa, który jest minimalistą, jak wspomniałem, amerykańskim, który bardzo precyzyjnie zapisuje swoją muzykę. Są to tak karkołomne partytury, że to nie jest właśnie aleatoryzm, który można sobie rozłożyć. Po to powstał aleatoryzm, żeby ułatwić muzykom tak naprawdę. A John Adams wszystko precyzyjnie zapisuje. I to są takie karkołomności, wchodzenie na trzecią kwintolę i tak dalej. I w całej orkiestrze takie rozsiane różne zawikłania rytmiczne. Ale bardzo lubię wyrazistych kompozytorów. No, co tu dużo mówić. No, tacy, którzy się jakoś wyróżniają, są ciekawi. Lubię crossovery tak zwane. To też tak, wydaje mi się, że tu się czuję dobrze. Czyli nie, dlatego mówimy o tej sztampie. Nie symfonika jako symfonika i nie jazz jako jazz. Tylko jazz z symfoniką w jakimś sensie. Kocioł, gdzieś wymieszane, nie? Wydaje mi się, że tu jest jeszcze dużo możliwości. I do tego namawiam, żebyście właśnie nie myśleli tylko i wyłącznie kategoriami takimi prostymi. Aha, kwintet smyczkowy, aha, dobrze. A może nie kwintet smyczkowy, a może... Zamiast jednego kontrabasu, czyli 5 smyczków, 5, 4, 3, 2, 1, to może zrobić odwrotnie. Może 5 kontrabasów, a jedna skrzypce pierwsza. Może dlaczego myślenie ciągle tym stereotypem? Szukać, poszukiwać, jakoś tak to próbować, bo można się oczywiście sparzyć, można w paru miejscach gdzieś zbłądzić, ale za 7 razem gdzieś dojdziesz do czegoś ciekawego. Także reasumując, kompozytorzy klasyczni mnie w tej chwili bardzo zajmują. Tacy nieśmiertelni, przede wszystkim tacy, którzy mają niezwykły warsztat. No, warsztat Lutosowskiego mnie powala za każdym razem. Ja po prostu jestem... To jest ta jego konsekwencja. On nigdy nie uczył, co ciekawe. Jakby nie, szkoda mu było czasu. On był tak pochłonięty tą pracą swoją, wojna mu zabrała trochę lat oczywiście, że podziwiam go za konsekwencję. To jest coś dla mnie tak niemożliwego, że patrzę na te partytury i rzeczywiście tam jest praca na pracy, tam jest idea na idei. To jest wszystko tak pięknie poskładane, że przepraszam, że jestem oczarowany zupełnie. Ale zresztą w ogóle szkoła polska kompozytorska jest fantastyczna. No przecież Kilar, Górecki, przecież Krause, przecież oczywiście maestro Penderecki. My naprawdę mamy tutaj świetny tygiel i mamy się od kogo uczyć. No i paru przecież jeszcze jest z nami, Zygmunt Krause przecież chociażby. Jak mamy ich takich wielkich tuzów, czy Mykietyn, Paweł Szymański. Słuchajmy muzyki współczesnej. Wiecie dlaczego? Bo tam jest nowość, tam jest zderzenie nowych pomysłów, tam jest, oni obserwujcie tych twórców żyjących też. Nie starajcie się ich omijać, dlatego że oni mają trudne zadanie oczywiście. Co możesz jeszcze wymyśleć w muzyce? Co cię zaskoczy dzisiaj? Mnie już na przykład nic nie zaskoczy, ale nie dlatego, że zjadłem wszystkie rozumy, tylko tak jak wam wspomniałem, wkładanie puzonu do wiadra z wodą mnie już nie zaskakuje. Mnie dużo bardziej zaskoczy uniesienie. Bo ja tego szukam.
Nie szukam eksperymentu, że ojej, że tam ktoś strzeli albo zgięcie puszkę i wyrzuci do kosza. Przecież takie rzeczy są w wielu utworach współczesnych. Mnie zaskoczy, jeżeli te elementy, nawet współczesne, spowodują, że o, coś poczułem, zwykła gęsia skórka nawet, nie? To już jest element, że to jakoś na ciebie zadziałało. Także słuchajcie muzyki współczesnej, bo to ona powinna być nam może niekoniecznie najbliższa, ale bliska, żeby nie traktować jej po macoszemu, żeby... A skoro mówimy o muzyce współczesnej, ja się wychowałem w Koszalinie, jak wam wspomniałem, w szkole imienia Grażyny Bacewicz. Oczywiście skończyłem ją nie wczoraj, tylko parę ładnych lat temu. I nie przypominam sobie, żebym się dowiedział czegoś o Grażynie Bacewicz. No, może to była kwestia tego, że Grażyna Bacewicz wówczas jeszcze była taką no, współczesną kompozytorką. Już, nie wiem, czy z tego to wynika, czy nie z tego, ale... Wiem, że teraz to się już zmieniło. W tej chwili tam są konkursy, wiedzy o Grażynie Bacewicz i tak dalej. Przecież to jest fenomenalna kompozytorka, słuchajcie. To jest artystka po prostu wielkiej klasy, wielkiej miary, która przedwcześnie odeszła niestety. Ale jakbyś zrobił sondę po mieście, to ludzie nie wiedzą, kto to jest Bacewicz. No nie my, ale mówię tam o postronnych ludziach, nie? Także pielęgnujmy to po prostu, co mamy, bo mamy świetną szkołę kompozytorską. Tak jak filmowcy mają swoją świetną szkołę filmową 60-tych lat, to my mamy naprawdę od kogo się uczyć. Także naokoło opowiadając, kogo słucham, to tak mniej więcej to wygląda. No to puentując, bo już nie... Proszę. Ja mogę oczywiście. Nie. Aha. Mam takie pytanie. Miał pan bogatego wujka? Znaczy ja mówię o początku pańskiej kariery. Miał pan bogatego wujka? Nie. Powiedz, no właśnie mi chodzi. Miał pan bogatego wujka? Z czego pan żył? Bo teraz to ja rozumiem. Wszystko bardzo dobrze. Ale z czego pan żył? Bardzo dobrze, że pani o to pyta właśnie, bo to było dokładnie tak, jak już wam wspomniałem tą drogę. Tak jak wspomniałem, zrobiłem musical, pojechałem do Janusza Stokłosy i miałem pracę w teatrze. Dzięki temu i byłem kompletnym wariatem. Dlaczego? Dlatego, że wszystko, co zarobiłem w tym teatrze, a miałem lat 19, jak zacząłem studia oczywiście, jak wszyscy, wydawałem na płyty. Wszystko. Wszystko przechodziło na płyty. I potem się okazało, że jeszcze muszę żyć do końca miesiąca i nie za bardzo. Ale miałem pracę. Miałem pracę i nie miałem bogatego wujka i nie miałem sytuacji takiej, żeby ktoś mnie w jakikolwiek sposób wspierał. Ja cały czas tak naprawdę w tym zawodzie, to wiemy, cały czas tak naprawdę wielu artystów się zmaga z codziennością i o tym trzeba też pamiętać. To jest bardzo trudne, jak zaczyna strona materialna, to zaczyna się zastanawianie, co tę stronę materialną zapewni i nagle się człowiek zastanawia, czy nie spłycać swojej muzyki i tak dalej, i tak dalej. Trudny temat, nie będę go dzisiaj dotykał. Ale wziąłem sprawę w swoje ręce i miałem 19 lat, jak się przeprowadziłem daleko, no bo z Koszalina do Warszawy. Mama płakała, załamana, Jezus, jak to jest, czy ja sobie poradzę oczywiście, bo zachuchany synek, prawda, wszystko podstawione, a ja nagle w tej wielkiej Warszawie i trzeba było się jakoś odnaleźć. I ja wiem, że byłem szczęściarzem, że miałem tę pracę, bo miałem wielu kolegów na akademii, którzy przez całe studia nie mieli pracy na przykład, albo się jakiejś pracy dorywczej łapali, typu jakaś tam edycja nut, nie wiem, pisanie fortepianówek do ZAX-u. Takie się rzeczy kiedyś robiło. A, pizza też oczywiście, tak się też zdarzało. A jak kończyli studia, to nie wiedzieli, co ze sobą zrobić, to szli na drugi fakultet i ponownie zostawali w tej uczelni przez kolejne lata. Tak też było. No, to jest oczywiście trudny temat i funkcjonowanie artystów w naszym kraju jest tematem na pewno niełatwym. I jakbym miał porównać nasz rynek z niemieckim, czy nasz rynek z angielskim, czy z amerykańskim, to są w ogóle różne światy. Wynika to moim zdaniem z tego, że tradycja jest zupełnie inna. Nie wiem, czy ktoś z was miał okazję być w berlińskiej filharmonii na przykład. Tam się ciężko dostać. Dość mocno nawet, bym powiedział. Już pomijam, jakie to jest doznanie, jaka to jest orkiestra, jaka to jest sala. Ja tam kupuję bilety, jeżeli mam akurat gdzieś jakieś okienko, gdzieś chcę, mam okazję, dobry koncert, no, są same właśnie dobre, ale pół roku wcześniej przynajmniej, żeby kupić bilet. U nas, jestem stałym bywalcem Filharmonii Narodowej, sala jest wypełniona 1/3, 1/2 i same siwe głowy. Nie ma młodych. Powoli się to zmienia. Na Festiwal Muzyki Współczesnej Warszawska Jesień przychodzą młodzi. To się trochę odmieniło i to fajnie. Rzeczywiście dobry to jest trend. Ale na koncerty takie, tak zwane abonamentowe, jest kiepsko.
Nie wiem, czy to jest kwestia tego, że ludzie nie chcą. Bilety nie są wcale drogie. Czasami są drogie oczywiście, ale nie wytłumaczymy na przykład już nie zupełnym paradoksem jest to, co się dzieje na przykład w studiu imienia Witolda Lutosławskiego w Warszawie. Pięknej sali, pięknym studiu akustycznym, o którym też mało kto wie, co ciekawe, bo nie jest tak bardzo znane i tak powszechnie znane jak, nie wiem, sala kongresowa dawna, która jest w remoncie od 100 lat, czy właśnie Filharmonia Narodowa. Tam na przykład bilety kosztują 25 zł, 30. I jest na przykład koncert Symfonii Warsowi albo Nospru katowickiego. Ja wchodzę i widzę na 500 miejsc 100 zajętych. I tego nie rozumiem. Artystów jest więcej na scenie niż widowni. Paradoks absolutny. No ale dlaczego o tym mówię? Bo to jest tradycja, a raczej brak tradycji, prawda? Że chodzimy, uczestniczymy. To się zmienia. No już nie chcę tak strasznie oczywiście pogrążać i mówić, że jest źle. To się zmienia. Młodzi ludzie zaczynają chodzić. Natomiast no, to się zmienia wolno. No, to trzeba jasno sobie powiedzieć. Wrócę do Berlina, pół roku wcześniej kupuję bilet i to kupuję najdroższy bilet, bo już oczywiście tych tańszych nie ma. No ktoś powie, Berlin to świat, a Warszawa to taki bardziej, no nie taki świat znowu. Ale wcale nie. Warszawa już jest europejskim miastem. To już, to miasto się nie różni od Europy. Chodzi o tradycję, no. Chodzi o to, że z teatrem, na przykład teatr przeżywa moim zdaniem dużo lepszy okres w Warszawie przynajmniej niż muzyka, dlatego że do teatru się bardzo ciężko dostać w tej chwili. A teatrów w Warszawie jest cała masa. Kilkadziesiąt teatrów, w tym prywatne oczywiście, i tam naprawdę dostać bilet to już graniczy z cudem w tej chwili. To jest bardzo dobry trend oczywiście, a muzyka... Jeżeli muzyka się przeniesie, tak jak to kiedyś robiono na festiwalu Sacrum Profanum, do jakiegoś dziwnego miejsca, do fabryki, jak wtedy na przykład do ocynowni Nowej Huty, jak się przeniesie w jakiś inny anturaż, to nagle znajdują się amatorzy, jak to się mówi. Amatorzy tego koncertu, tak? Radośnie, bo jakieś inne miejsce. Ja tu wcale nie chcę tego pejoratywnie przedstawiać, ale kiedyś byłem, pamiętam, na Sacrum Profanum, była edycja Steve'a Reicha. Steve Reich, minimalista amerykański, żyjący cały czas, 70-paru latek, no coś takiego. I wchodzę do sali ocynowni, widzę 3000 ludzi na muzyce współczesnej. I myślę, no nie, no. Idzie nowe, no, super. Zaczynają grać muzykę na 18 muzyków. I tak przez godzinę. No i tam po 15 minutach takie obsasiki. Więc tam niektórzy wymiękli i wyszli. Czyli być może to był snobizm. Ale nawet jeżeli to był snobizm, to ja uważam, że to dobrze zrobi. Bo to generuje pewną wymianę, pewien ważny nawyk. W Warszawie no nie ma takich miejsc jak Ocynownia Nowej Huty, w związku z tym trochę trudniej, ale warszawska jesień się przenosi trochę w takie rejony jakieś fabryczne, na Pragę warszawską. I wtedy tak, i nie wiem, być może to jest to, no zobaczcie, co się dzieje. Ludzie do Nospru biją drzwiami i oknami. Ludzie do NFM-u biją drzwiami i oknami. Do szczecińskiej sali filharmonicznej też biją drzwiami i oknami, bo jest sala. Więc może to jest odpowiedź na to, że ludzie lubią być w pięknym wnętrzu, posłuchać dobrej akustyki. Niech tak będzie. Może to jest odpowiedź. W starych salach takich filharmonicznych ludzi niestety nie ma. I już kończąc... Ale pytanie było inne. No właśnie. A propos zarabiania? To ja powiem tak. Jak ktoś mnie pyta, oczywiście... Ja oczywiście nie mam pełnego poglądu na Polskę, bo ja żyję w Warszawie i żyję w związku z tym w dziwnym miejscu, nieadekwatnym do całej Polski. Natomiast jak ktoś ma dylemat, gdzie się rozwijać pod względem muzycznym i pod względem zarobkowym, to mówię po stokroć Warszawa. Dlaczego? Dlatego, że tam jest, jak mi powiedział Stokłosa, tylko lat temu 25 i miał rację i ma rację do dziś. Tam jest najwięcej orkiestr, tam jest najwięcej możliwości, tam jest najwięcej zespołów rozmaitych, owakich, kameralnych i tak dalej. Oczywiście Katowice też jeszcze wchodzą w grę, bo tam jest oczywiście też trochę możliwości, ale Warszawa bez wątpienia daje największe możliwości. Wiem, że jest też najtrudniej tam wyżyć, bo najdroższe mieszkania, wynajmy i tak dalej, tak. Ale jak już rzecz sprowadzamy do funkcjonowania materialnego, to tylko Warszawa, w moim odczuciu. Nie wszyscy oczywiście taki ruch będą w stanie wykonać, nie będą mieli może takiej odwagi, ale wszystkich do tego namawiam zdecydowanie. Łódź też jest dobrym pomysłem, bo można z Łodzi do Warszawy dosyć blisko.
funkcjonować. W Łodzi też jest bardzo, bardzo dobra akademia, ciekawe wydziały, muzyka filmowa i tak dalej. Także też jest to jakieś rozwiązanie, ale zdecydowanie Warszawa. Warszawa po prostu to jest miasto europejskie, no naprawdę. To już jest w tej chwili miasto europejskie. Jedziemy do Wiednia, jedziemy do Berlina, jedziemy do innych miast Europy. Warszawa właściwie nie odstaje. To już jest. I możliwości jest cała masa. No to tyle, to tak odpowiadając. Jakbym miał już znaleźć jakąś drogę i komuś coś podpowiadać, to najlepszy rozwój warszawski, zdecydowanie. I mówię to jako mieszkaniec Warszawy już od 20 paru ładnych lat. Super, kończymy. Koniec? Czy ktoś jeszcze? Mikrofon jeszcze szybko. To na koniec. Ostatnie pytanie. To ja mam takie pytanie, w którym wieku pan tak bardzo pokochał muzykę? Aha, w wieku prenatalnym. No i to będzie piękna puenta, wydaje mi się. Bardzo dziękuję państwu.